Dzień dobry Państwu. Tym razem ja zastępuję również Piotra Szczepańskiego, więc w imieniu zarówno Fundacji Wspomagania Wsi, jak i Stowarzyszenia Euroatlantyckiego serdecznie witam na naszym spotkaniu dość niezwykłym, bo już jakiś czas temu obiecywaliśmy Państwu, że będziemy chcieli porozmawiać o Niemczech. No i udało się nareszcie zaprosić dwóch najbardziej kompetentnych w Polsce specjalistów od spraw niemieckich, dyplomatów, którzy mają doświadczenie nie tylko w Niemczech, ale zacznę, pan ambasador Janusz Reiter, ambasador Polski w Republice Federalnej, potem ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, założyciel Centrum Stosunków Międzynarodowych i ambasador Marek Prawda, który był polskim przedstawicielem i w Niemczech, i w Unii Europejskiej, i był przedstawicielem Unii Europejskiej w obu wypadkach, proszę Państwa, oczywiście między innymi wśród wielu innych godności naszych znakomitych tych gości i również przedstawicielem Unii Europejskiej w Polsce, więc mamy wielostronne spojrzenie na sprawy niemieckie, relacje z Niemcami, bo sam obrywam czasami od Państwa, że jestem germanofilem. Szczególnie w tych komentarzach już widzów, którzy oglądają na YouTubie po naszym spotkaniu. Ale muszę powiedzieć, że takie wrażenie na mnie zrobiła rozmowa, którą miałem niedawno w jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie mój współrozmówca, generał Wojska Polskiego, już emerytowany, w pewnym momencie powiedział, że bo Niemcy to chcą cały czas osłabić Polskę i my musimy coś z tym zrobić. Więc ja mu zadałem pytanie, panie generale, jaki interes mają Niemcy w osłabianiu Polski? No i teraz chciałem zapytać, zacząć od tego z naszymi szacownymi gośćmi. Oczywiście pamiętamy i będziemy za chwilę odpowiadali na Państwa pytania na bieżąco. Ale chciałem zadać to pytanie, czy naprawdę Niemcom zależy na osłabieniu Polski, czy nie? I jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to też dlaczego? Może najpierw Janusz Reiter. To jest oczywiście pytanie pułapka, bo teraz mam tłumaczyć, dlaczego zależy. Ale zacznę od tego, że to, co jest szczególne i takie trudne w stosunkach polsko-niemieckich, to jest to, że one są częścią naszej polityki wewnętrznej. Tak jest do pewnego stopnia nie tylko w Polsce, również w innych krajach. Tak jest na przykład we Francji. Tyle tylko, że Francuzi sobie trochę lepiej radzą z tym i nawet jeżeli dyskusja na temat Niemiec przybiera formy czasami bardzo takie ostre, kontrowersyjne, to jednak tam panuje takie, dominuje przekonanie, że najlepszym sposobem na odpowiedź na to wyzwanie niemieckie, a to jest wyzwanie dla Francji, także dla Polski, jest znaleźć sposób na takie stosunki, żeby korzystać z niemieckiej siły i żeby ją, że tak powiem, połączyć z własnym potencjałem, tak żeby, że tak powiem, wprząc Niemcy w własny rydwan. Otóż ja dalej uważam, że to jest najlepszy pomysł, jaki można znaleźć. Zresztą poszukiwanie takiego sposobu na to, żeby niemiecka siła nie zagrażała innym, tylko żeby działała również na ich korzyść, to był jeden z motywów ważniejszych założenia wspólnoty europejskiej, w jakimś sensie także NATO. I teraz wracając do początku. Jeżeli popatrzeć dzisiaj na sytuację Niemiec i Europy, to problemem Niemiec jest to, że one mają niezbyt wielu dobrych partnerów, z którymi mogą robić, że powiem, polityczny biznes. Ponieważ wiele krajów w Europie, większość jest zajęta sama sobą, wspomnę tylko o tych największych, Włochy, Hiszpania. Francja jest też, w nie najlepszym stanie wewnętrznym. To wszystko sprawia, że Niemcy z tą całą swoją potęgą, która często jest zresztą wyolbrzymiana, są dzisiaj w Europie dosyć same. I stąd problemem niemieckim jest nie to, jak osłabić inne kraje, tylko jak zdobyć dobrych partnerów, po to, żeby ci partnerzy wzięli na siebie część odpowiedzialności za zarządzanie Europą. Polska takim partnerem mogłaby być, szczególnie dzisiaj, dlatego że te kraje, ci tradycyjni partnerzy są dzisiaj osłabieni, a po drugie, ta nasza część Europy ma dzisiaj trochę większy autorytet płynący z tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To też jest to właśnie wyjątkowy czas na to, żeby sformułować ofertę dla Niemiec, która byłaby, albo nasza pozycja wyjściowa dzisiaj jest lepsza niż była kiedykolwiek w przeszłości. No ale mamy trochę inną odpowiedź na to wyzwanie niemieckie. Odpowiedź, którą ja uważam za błędną i to taką z gruntu błędną.
No, ona miejscami wręcz absurdalna, ale w takim razie ciągnąc to pytanie do Marka Prawdy, ty masz ogromne doświadczenie europejskie, bo my patrzymy na te relacje polsko-niemieckie bardzo często tak, jakby to było wypreparowane z całego kontekstu europejskiego. Więc znowu, czy Niemcy w jakiejś takiej grze o wpływy w Unii Europejskiej naprawdę mają interes w osłabianiu Polski? Jeżeli tak, to do jakiego stopnia i dlaczego? Myślę, że Niemcy miały dużo wspólnego interesu z Polską, bo tak było przez cały czas, kiedy Unia Europejska polegała na tym, żeby zasypywać rowy między bogatszymi i biednymi, i do tego potrzebny był wspólny rynek. Sukces polskiej transformacji, polskie lata w Unii Europejskiej, to wszystko było związane właśnie z tym projektem, który dominował świat, który był podstawą Unii Europejskiej, i Polska miała interes w tym, żeby ten wspólny rynek działał, żeby nie było żadnych podziałów w Unii Europejskiej. I dostawała nawet premię za to, żeby pilnowała takiego, żeby produkowała tkankę łączną w Unii Europejskiej. I Niemcom to było. Widzę, że jest jakiś kłopot z mikrofonem. Coś poprawiamy, tak? Jest dobrze? Okej, no bo tu widzę, że nasi widzowie piszą, że źle słychać. Ambasadora. Tak, czy teraz może jest okej? Okay? Proszę Państwa, już słychać już? Tak, no więc... Więc rozumiem, że było kiepsko słychać, ale idziemy dalej. Więc... Zacząłem od tego, że Polska i Niemcy miały wspólny interes w podtrzymywaniu wspólnego rynku. Niemcy dlatego, że z tego wspólnego rynku korzystały jak nikt inny, a Polska dlatego, że właśnie wspólny rynek i ta Unia, która się nie dzieli, która nie ma żadnych politycznych przepaści, najlepiej odpowiada na zapotrzebowania państwa, które musi nadrobić, które musi ustabilizować się w Unii Europejskiej. I stąd było nawet, no, były takie zarzuty, że Polska za często wspiera Niemcy, ale to była taka wspólnota interesów w Unii Europejskiej, która na dobre wychodziła jednym i drugim. Problem dzisiaj jest w tym, że Unia Europejska w mniejszym stopniu kieruje się tym, żeby zasypywać rowy między bogatymi a biednymi, natomiast postawiła na przebudowę, przekształcanie systemu społeczno-gospodarczego na kontynencie. I to oznacza pewne wyzwanie dla tych relacji, bo one już muszą w trochę inny sposób być układane, i gdyby przenosić tamten model na dzisiejsze czasy, to on nie bardzo będzie do tego, co mamy dzisiaj, pasował. Więc tutaj już... No dobra, no ale Niemcom jest potrzebna słaba Polska czy silna Polska w Unii Europejskiej? Niemcom moim zdaniem jest potrzebna Polska, która bierze udział we wzmacnianiu Unii Europejskiej. Bo Niemcy rozpoczęły swoją kadencję, ta koalicja, umową koalicyjną, w której było dużo o zielonych reformach, dużo było o cyfryzacji i o tym, że właśnie trzeba przekształcić ten model, ten system. No tak, no, wybuchła wojna, w ogóle wszystko się posypało. No trochę się posypało, ale te zadania nie zostały unieważnione. Ale pojawiło się nowe zadanie, drugie, właśnie w wyniku wojny. Następuje coś, co ja bym nazwał uwschodnieniem Niemiec, Unii Europejskiej i tym samym Niemiec. Stąd otwarte jest pytanie, jak Polska na to odpowie i czy tutaj będziemy siebie potrzebować i wzmacniać. Niedawno
kanclerz Scholz udzielił takiego wywiadu w niemieckiej telewizji. Zapytano go, jak pan ocenia tę krytykę z Polski, bo słychać, że Niemcy za wolno, wspierają Ukrainę, że niemiecka polityka budzi poważne wątpliwości w Polsce. I na to Scholz odpowiedział, że u naszego sąsiada bardzo dużo jest dyskusji na nasz temat, na temat tego, co robimy, tylko bardzo mało to ma wspólnego z tym, co my naprawdę robimy. Mnie się ta wypowiedź nie podobała, ale jeszcze bardziej nie podoba mi się, że dajemy powód do takiej oceny. I tu się zaczynają problemy. Jaka Polska i jaka współpraca? I wyzwaniem jest, żeby z tych obu tendencji wypracować jakąś realną współpracę polsko-niemiecką, co jest jeszcze sprawą otwartą. Znaczy, rozumiem, że mówiąc tak, jak kiedyś mawiali Francuzi, żeby ten niemiecki perszeron pociągnął nie tylko polski, ale jeszcze ukraiński wózek. W gruncie rzeczy do tego. No, ale przede wszystkim to są dwie rzeczy. To trzeba, to myślę, dokonać pewnego rozróżnienia. Interesy Polski i Niemiec mogą być w różnych sprawach szczegółowych odmienne. Tak jest z interesami Niemiec i Francji i innych krajów. To jest zupełnie normalna rzecz. Jeżeli ma się interesy odmienne, to się wtedy szuka jakiegoś porozumienia. To w ogóle jest normalna rzecz. Ale drugie pytanie, którego sobie w Unii Europejskiej nikt nie stawia oprócz Polski, to czy przypadkiem Niemcy nie są zainteresowane tym, żeby Polska była słaba? No, muszę powiedzieć, że to jest coś, co nijak się ma do rzeczywistości, co oddaje wyłącznie nasze historycznie jakoś tam oczywiście wytłumaczalne lęki, obawy, kompleksy. I to są tego typu lęki, które paraliżują nas. Dlaczego Niemcy mieliby mieć interes w tym, żeby Polska była słaba? No po to, żeby się Unia Europejska rozpadła? No, jeżeli Unia Europejska by się rozpadła, to się rozpada to otoczenie całe, w którym Niemcy budowały mozolnie swoje bezpieczeństwo i swój dobrobyt, i którego to otoczenie Niemcy potrzebują dzisiaj nie mniej niż to było, nie wiem, 20, 30, 50 lat temu. Dlaczego potrzebują tego? Bo jeżeli Unia Europejska się rozpadnie na państwa, które ze sobą rywalizują, to Niemcy będą pierwszym krajem, wobec którego będą się tworzyły koalicje. Niemcy potracą partnerów, sojuszników, ponieważ lęk przed Niemcami będzie łączył wiele różnych krajów. Otóż, żeby do tego nie doprowadzić, to jest najważniejszy interes niemiecki. Z tego punktu widzenia, choćby z tego punktu widzenia, nie ma mowy o tym, żeby Niemcy chciały Polski słabej. Oczywiście, że Polska silna, to oznacza, że Polska, która swoje interesy wyraża w sposób świadomy, śmiały, tylko tyle, że nie ma żadnego powodu, żeby Polska tego nie robiła. Zwłaszcza, że wiele interesów Polski i Niemiec często jest zbieżnych. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie bez powodu Francja na samym początku tego procesu rozszerzania Unii Europejskiej po 1989 roku była do tego procesu nastawiona dosyć sceptycznie, dlatego że Francuzi obawiali się i nie ma co się oszukiwać, nie bez racji, że to rozszerzenie na wschód no, zwiększy wagę Niemiec i ich wschodnich sąsiadów i uważali, że w tej jakby rywalizacji o sympatię i poparcie tych wschodnich sąsiadów, Niemcy mają lepsze karty niż Francja, ponieważ Niemcy po prostu ten region lepiej rozumieją i bardziej go potrzebują. No i tak się też w dużej mierze stało. Także o konkretnych sprawach, o interesach Polski w takiej czy innej sprawie i Niemiec można rozmawiać i tam można znaleźć takie miejsca, gdzie są interesy wspólne i takie, gdzie są rozbieżne. Natomiast przyjęcie założenia, że to jest historycznie zdeterminowany stan wrogości, spycha nas do sytuacji, w której po 1989 roku chcieliśmy wyjść i to było właściwie największe marzenie polskiej polityki w dziedzinie, w sferze polityki zagranicznej, czyli wyjście z tego starego, naszego beznadziejnego położenia między Niemcami a Rosją. Przyłączenie się do wejścia do NATO i do Unii Europejskiej sprawiało, że Polska wychodziła z tego położenia, stawała się częścią świata zachodniego razem z Niemcami. No bo jak?
bez Niemiec. Co Polska miała przeskoczyć Niemcy w drodze do NATO czy do Unii Europejskiej i w ten sposób mogliśmy się pozbyć tego fatalnego położenia geograficznego, które teraz czasami jakby wrażenie odtwarzamy na własne życzenie. No ja myślę, że zaczęliśmy odtwarzać zupełnie absurdalnie od kilku lat, krzycząc, że my tutaj, prawda, wschodnia Europa, tak jak zmrożka, panie tutaj wybili za wolność i my jesteśmy ta pomniejsza, gorsza, inna Europa. Sami to rzeczywiście krzyczymy, ale to, o czym powiedziałeś, to skłania mnie jeszcze, zanim przejdziemy do już całej serii pytań, które nasi widzowie zadali, to do zadania takiego pytania do was obu. Czy nie ma pewnej analogii pomiędzy relacjami Niemiec do Polski z tym, jak wyglądają relacje Polski z Ukrainą? No, kryzys zbożowy znakomicie nam pokazał, że możemy mieć rozbieżne interesy, ale z drugiej strony no, nasz interes to jest silna Ukraina, bo ona nas chroni od tego całego bałaganu wokół Federacji Rosyjskiej. Czy przypadkiem Niemcy dość podobnie nie myślą o Polsce? No, przede wszystkim Polska chce dla Ukrainy takiej Unii, której nikt nie chce. To znaczy takiej Unii, która się nie miesza na przykład w sprawy praworządności i namawia Ukrainę na taką współpracę, która odpowiada takiemu modelowi Unii Europejskiej, którego właściwie nie ma. I to jest ten podstawowy problem, że chcemy uszczęśliwić Ukrainę czymś takim, co bardzo oddala ją od wszystkich celów, jakie sobie stawia. Bo przecież, żeby te pieniądze, które dzisiaj potrzebne są na odbudowę Ukrainy, żeby one popłynęły, no musi być gwarancja praworządności, gwarancja jakiejś kontroli tego procesu, który dzięki członkostwu w Unii gdzieś tam w perspektywie może być przybliżany, więc w tej chwili to ten status kandydacki jest no tak to, potrzebny. To mieliśmy parę dni temu okazję nawet rozmawiać w innym zupełnie gronie na ten temat, ale jakby ja myślę o czymś innym, o tym, że generalnie większość polskiej klasy politycznej jest, zdaje się, przekonana, że powinniśmy twardo walczyć o wejście Ukrainy do Unii. Już jakiej Unii, to już mniejsza o to. Otóż ja mam takie wrażenie, że długi czas, wtedy kiedy myśmy wchodzili do Unii i do NATO, takie było myślenie Niemców z kolei o nas. Tak, oczywiście, bo ja pamiętam, kiedy jeszcze Niemcy przyjeżdżali do Warszawy i mówili, że no, próbujcie wejść do Unii, ale nie wyobrażajcie sobie, że będziecie brali udział w polityce rolnej, bo rozwalicie całą politykę rolną w Unii Europejskiej. I to były dobre rady, żebyśmy sobie z tym dali spokój. Potem z czasem... My zdaje się to samo radzimy Ukraińcom. No więc to jest ta pierwsza analogia, która mnie się nasuwa na to twoje pytanie, bo myśmy to przeszli z drugiej strony. No i teraz wszyscy powinniśmy być mądrzejsi, jeśli chodzi o przygotowywanie Ukrainy. No powiem, poza tym mam wrażenie, że mając różne doświadczenia właśnie z Ukrainą, powinniśmy jakby lepiej rozumieć sposób myślenia naszych partnerów w Niemczech z kolei, nie sądzisz? Ja nie jestem pewien, czy tutaj jest taka symetria, szczerze mówiąc. Nie tylko dlatego, że historia tych stosunków polsko-niemieckich jest jednak inna niż ta historia stosunków polsko-ukraińskich. Także dlatego, że my jesteśmy już jednak sporo czasu w tej Unii Europejskiej i w NATO. I w związku z tym no, my jesteśmy postrzegani trochę inaczej. Oczywiście ta sytuacja, w której Polska staje się głównym rzecznikiem przystąpienia Unii Europejskiej, przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, jest sytuacją porównywalną z tą, której byli Niemcy. Tylko tyle, że no, trzeba powiedzieć obiektywnie, że przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej to jest jeszcze większe wyzwanie niż było to przyjęcie Polski i innych krajów do tej Europy Środkowo-Wschodniej, jak mówimy, do Unii Europejskiej. Wyzwanie mentalne, polityczne, gospodarcze. Tak. Tylko, ale z tego wynika po prostu, że Polska w sposób słuszny, popierając Unię Europejską jako kandydata do Unii Europejskiej, popierając Ukrainę jako kandydata do Unii Europejskiej,
Powinno robić to w taki sposób, który tworzy jak najszerszą akceptację, jak najszersze poparcie dla Ukrainy, a nie tylko w taki sposób, który odpowiada naszym własnym pomysłom na Ukrainę, o czym Marek mówił, których prawie nikt w Unii Europejskiej nie podziela, a w każdym razie nie podzielają jej te najważniejsze państwa, bez których wsparcia nie będzie przecież członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. I jest z tego punktu widzenia, no ostatnią rzeczą, której Ukraińcy sobie życzą, to jest to dzisiaj, to jest to, żeby Polska konkurowała z Niemcami o tytuł najlepszego przyjaciela, albo nawet powiedziałem tak, no donosiła na Niemcy jako tego przyjaciela, któremu nie wolno ufać. To jest bez sensu, ponieważ wszyscy wiedzą, że bez poparcia Niemiec, także chociaż już w trochę mniejszym stopniu Francji, nie będzie przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Więc my powinniśmy Ukrainie oferować właśnie nasze dobre usługi jako kraj, który potrafi przekonać inne ważne i w ogóle inne kraje Unii Europejskiej, że przyjęcie Ukrainy leży w interesie wszystkich. No, ja w ogóle mam taką teorię, że tak naprawdę jedyną lokomotywą, która może wciągnąć ukraiński wagon do Europy, to jest tą lokomotywą musi być trójkąt weimarski w całości. Do trójkąta weimarskiego pewnie za chwilę przejdę, ale pozwólcie, że odnieśmy się do paru pytań, bo mam już całą serię. Jeszcze przed rozpoczęciem naszego programu pan Jacek Esz pisze, pyta, czy panów zdaniem dla Niemiec, ale i reszty Unii najkorzystniejsza byłaby zmiana koalicji na CDU Zieloni FDP z Anneleną Baerbock jako kanclerzem. Czy taka zmiana może być realna? Pytanie jest duże, to prośba o kompaktowe odpowiedzi. Tutaj ja bym chętnie przypomniał sytuację z roku 99, kiedy wchodziliśmy do NATO i pamiętam swoje rozmowy z posłami Partii Zielonych. Zresztą z Joszką Fischerem. Bo tu jest pewna analogia, bo tu chodzi o to, żeby nie było już SPD, bo jest kłopotliwa. Więc ja przypominam sobie, jak chodziłem do Zielonych, wysyłali mnie moi szefowie w ambasadzie i miałem ich przekonywać do NATO. I oni, jak nabrałem powietrza, żeby o tym mówić, oni mi przerwali, powiedzieli: szkoda twojego czasu na opowiadanie nam, że NATO jest dobre. My nie lubimy NATO, ale my lubimy was i lubimy wasze marzenia. Dlatego wstrzymamy się od głosu, albo coś tam, żeby umożliwić waszą akcesję. Mówię to dlatego, że w sytuacjach takich kluczowych, takiej zmiany, przestawiania zwrotnic, czasem bardzo korzystne jest, żeby partner z obciążeniami podjął się tego zadania, bo to jest dla niego zadaniem formatywnym. Pamiętamy potem, co było z Zielonymi, że to była partia, która dokonała większego kroku właśnie w kierunku zmiany kultury politycznej z Niemiec i że to tak. I czy jest dzisiaj taka analogia? Nie wiem, ale w każdym razie SPD, partia, która, jak wszyscy wiemy, nie za dobrze była przygotowana do tego sukcesu wyborczego i to też widać, no jest pod naciskiem zdarzeń zmuszona do pewnej rewizji swojej, oczywiście, Ostpolitik, czyli coś, co jest tożsamościową polityką niemiecką, nie, znaczy socjaldemokracji, ale chyba szerzej polityki Niemiec w ogóle. Więc jeżeli ta zmiana nastąpi, co jeszcze nie ma miejsca, ale jeżeli taka zmiana by nastąpiła, to byłby to bardzo silny taki impuls do utrwalenia tych zmian, które się dzieją w Niemczech. Bo dzisiaj każdy się pyta, czy to tylko jest dla żartu, na chwilę, a potem będzie business as usual. Więc ja uważam, że ta koalicja, która jest i która podjęła się tej epokowej zmiany, ona powinna tę szansę mieć. Natomiast
jak to dalej pójdzie, tego do końca nie wiemy. W każdym razie moja opinia jest taka, że to jest zmiana trwała i nie ma powrotu do tego, co było. Są powroty częściowe, są tak zwane refluksy możliwe, ale jednak ta zmiana w Niemczech się dokonuje i jest ważne, by częścią tej zmiany była partia, której stosunkowo daleko było do tych do takiej gotowości. Bardzo poważnie politycznie to powiedziałeś. Ja mam wrażenie, że pan Jacek po prostu żywi taką osobistą sympatię do pani Annaleny, czyli szefowej Alverting Gesamt, dlatego o to pyta, bo rzeczywiście szefowa urzędu... Ja podzielam sympatię do Annaleny Baerbock, ale postawiam wybór kanclerza i rządu Niemcom. Ale tutaj jest... Z każdym rządem, jaki tak. Niemcy wybiorą, pod warunkiem, że on będzie... Tak. Że tak powiem, w pewnych granicach, których przekroczenie nie jest dzisiaj realne. Z każdym rządem trzeba starać się znaleźć sposób na współpracę, czyli na robienie tak zwanego, jak to mówią Amerykanie, politycznego biznesu. Była typowa odpowiedź dyplomaty, tak. Ale trzeba powiedzieć, że pani Baerbock jest bardzo przyjemną niespodzianką. Ciekawą osobowością, tak. Jest ciekawą osobowością, dobrą rzeczywiście niespodzianką i to pozytywną w polityce niemieckiej. Tutaj dwa pytania od pana, który się podpisuje, państwowiec, w odwołaniu do opinii Witolda Jurasza i Krzysztofa Raka, którzy twierdzą, że głównym grzechem polskich elit liberalnych było uznanie interesu europejskiego za tożsamy z interesem niemieckim. Czy jesteście gotowi, panowie, się z tym zgodzić? No i tutaj dodatek jeszcze ze strony tego samego pytającego, że głównym grzechem debaty publicznej w Polsce jest odbijanie się od ściany do ściany. Prawica demonizuje w sposób stereotypowy Niemcy, z kolei liberalne elity nie są zdolne do krytyki Niemiec. Z tym drugim tym się nie do końca zgodził, bo krytykują, ale... Trzeba powiedzieć sobie, że był pewien okres, to były lata 90., kiedy rzeczywiście Niemcy odgrywały zupełnie wyjątkową rolę w naszej polityce jako kraj, który nas w Europie najbardziej wspierał w sprawach Unii Europejskiej, a także NATO, jak mówię, w tej części europejskiej NATO. I było rzeczą, Niemcy poza tym najbardziej Polski potrzebowały, najbardziej się Polską interesowały, miały największe kompetencje w tej dziedzinie. Było normalne, że było naturalne, że była pewna taka koncentracja na Niemczech. Z drugiej strony, kiedy była sytuacja trudna, konfliktowa, mianowicie decyzja o tym, czy przystąpić do koalicji z Ameryką w wojnie w Iraku, Polska podjęła decyzję kompletnie sprzeczną z poglądami i oczekiwaniami niemieckimi. Czy to ma być oznaka takiego poddańczego stosunku do Niemiec? Ja tego tak nie potrafię zakwalifikować. Czy to jest moim zdaniem, w dużej mierze kwestia z dziedziny psychologii społecznej, bo to jest ta potrzeba powiedzenia Niemcom nie. No, oczywiście, że trzeba mówić czasami Niemcom nie, ale nie tylko dlatego, żeby powiedzieć nie, tylko wtedy, kiedy oczywiście tego nasz interes wymaga. Bo czasami jak się powie nie w niewłaściwym miejscu, można sobie strzelić w stopę i na to trzeba bardzo uważać. I podgrzewanie tego takiego właśnie nastroju, że musimy wreszcie tym Niemcom powiedzieć nie, niezależnie od tego, co oni mówią, to jest moim zdaniem rzecz dosyć niebezpieczna. Także ja, rozumiejąc problem, że w pewnym momencie myśmy uznali, że już skończył się czas tego doganiania Unii Europejskiej, tych największych krajów, nadszedł czas podejmowania własnych decyzji, oczywiście w tej wspólnocie, której częścią jesteśmy, i zrozumienie takiej potrzeby własnych decyzji jest rzeczą bardzo ważną po obu stronach. I faktem jest, że tego nie można przecież ukryć, że wielu Niemców, ale także szczególnie wielu Francuzów było zaskoczonych tym, że Polska powiedziała nie w sprawie Iraku. Czy na końcu to ta nasza decyzja była najszczęśliwsza, to jest jakby zupełnie inna sprawa. Chodzi o to, że w sprawie, która była jedną z najważniejszych decyzji w polityce międzynarodowej wtedy, Polska zajęła absolutnie stanowisko niezgodne z oczekiwaniami niemieckimi i francuskimi, co jak mówię, jeszcze raz, nie potwierdza teorii o tej uległości.
Tutaj ciekawe pytanie padło ze strony pana Bodzia. Jakie wspólne interesy mają Polska i Niemcy na Białorusi? Jak Polska, Niemcy oraz Unia Europejska powinny działać, współdziałać w obliczu coraz słabszego stanu zdrowia Łukaszenki? To jest trudne pytanie, ale ciekawe. No, mamy pewną tradycję takiego szukania odpowiedzi na Białoruś. Kiedy ja byłem w Berlinie, to pamiętam, minister Westerwelle wówczas wybrał się z polskim ministrem na Białoruś i było to bardzo kontestowane w Niemczech, ale po długich dyskusjach uznano, że warto no, jakoś tam utrzymać dialog. To był ten czas, kiedy Łukaszenka okazywał pewną samodzielność, więc... No przynajmniej udawał. Znaczy, to chodziło o to, żeby coś zrobić, żeby nikt potem nie mówił, że nie próbowaliśmy. I czyli jest jakaś... Nie wiem, czy na tym dobrze wyszliśmy, ale w każdym razie jest jakaś historia już takiego wspólnego reagowania na to, co się dzieje w Białorusi. No dzisiaj mamy sytuację już zupełnie inną, bardziej taką jednoznaczną, gdzie Białoruś jest i czego chce, to też wiadomo. Ale ty chce Białoruś, ty chce aktualny, nieuznawany w końcu przez nas i przez Niemców, dyktator Białorusi. No tak, no więc właśnie do tego zmierzam, że jesteśmy już po doświadczeniach z rewolucją na Białorusi i tutaj ustaliliśmy, że bardzo ważne jest, żebyśmy się wobec Białorusi zachowywali tak, jak Zachód się zachowywał wobec nas, kiedy nie byliśmy jeszcze wolnym państwem. Więc myślę, że ta strategia wspierania ludzi, którzy mogą ten kraj zmieniać, jest po prostu nadal aktualna. W wielkiej polityce chyba dzisiaj niewiele da się wymyślić. No właśnie, ale ja muszę ciągnąć to pytanie, bo to jest tak naprawdę pytanie o coś innego. O coś, ja miałem wrażenie, lata temu nawet, na różnych konferencjach, jak spotykaliśmy Niemców, Holendrów, Francuzów, dyskutując o polityce wschodniej, to zazwyczaj, nie zawsze zgadzając się, jednocześnie miałem wrażenie, że partnerzy niemieccy przynajmniej rozumieją, o co tu chodzi, w odróżnieniu od pozostałych uczestników tego typu debat. W każdym byli najbliżej naszego sposobu myślenia. I myślę, że to pytanie, które padło, tak naprawdę jest pytanie, na ile Polska z Niemcami może kooperować w pewnej wizji polityki i wobec Białorusi, ale wobec sypiącego się tego imperium zewnętrznego Rosji. Polska powinna ze względu na swoją geografię i historię być krajem, który ma największą kompetencję w sprawach również Białorusi. Jednocześnie, no, powiedzmy sobie szczerze, że wyłącznie polska kompetencja i wyłącznie przez Polskę reprezentowana, no nie będzie miała dosyć siły, żeby wpłynąć na bieg wypadków. Do tego potrzebne jest wsparcie innych krajów, wśród których nie może oczywiście zabraknąć Niemiec, z powodów których chyba nie trzeba wyjaśniać. Kiedyś było coś, co mnie bardzo przeszkadzało. Uważam, że to był pewien realny problem w naszych stosunkach. To znaczy Niemcy mieli taką skłonność, żeby nam pozostawiać sprawy Ukrainy, trochę też Białorusi, a uważając, że oni się zajmą sprawą Rosji. Ponieważ tutaj oni akurat no, lepiej wiedzą, co zrobić. No, tutaj zresztą padało od razu pytanie, się, kiedy odbudują Nord Stream, jedno z pytań. No, tak, okazało się, że Niemcy się tak bardzo no, nie znają, nie tak dobrze, jak sądzili na sprawach Rosji. I w związku z tym są dzisiaj skromniejsi znacznie. To oznacza, i z tego dla Polski mogą wynikać dwa wnioski. Jeden taki, że no, myśmy mieli rację, Niemcy się pomylili i trzeba każdy dzień i każdą okazję wykorzystać, żeby im i sobie i innym o tym przypominać. To jest zajęcie, to jest oczywiście ogólnie słuszne, tylko tyle, że no, zapotrzebowanie na tego typu triumfalne wiadomości maleje. I po 15 miesiącach wojny w Ukrainie już mało kto jest zainteresowany tą właśnie wiadomością, że myśmy mieli rację, a Niemcy w sposób zupełnie katastrofalny się pomylili. Otóż wiedzą tak było. Wszyscy. Tak było, wszyscy o tym wiedzą. W związku z tym dzisiaj, ponieważ Niemcy jednocześnie wiedzą, że się naprawdę pomylili, są trochę skromniejsi w formułowaniu no, własnych aspiracji do definiowania polityki zachodniej, to jest najlepszy czas na to, żeby Polska
tę sytuację wykorzystała i swoją własną kompetencję i swoje własne poglądy na wschód Europy wprowadzała do tego obiegu międzynarodowego i atlantyckiego, i europejskiego. I tak jak w NATO partnerem, takim naturalnym partnerem, nie jedynym, ale ważnym, najważniejszym jest Ameryka, tak w Unii Europejskiej takim partnerem nie jedynym, ale najważniejszym są Niemcy. Ale przepraszam, to oznacza, że moglibyśmy w tych sprawach z Niemcami dzisiaj współpracować na lepszych warunkach niż te, które były nam oferowane jeszcze nie tak dawno. Ale chciałem ci przerwać, bo tutaj jeden z naszych widzów występuje, to dość często się pojawia w różnych debatach, że Niemcy to tutaj chcieliby wypchnąć USA z Europy. Ja nie mam takiego wrażenia, ale może ja się mylę. Ty byłeś w obu krajach ambasadorem. Proszę o tym powiedzieć prezydentowi Bidenowi i jego administracji. Ja byłem w Waszyngtonie w ubiegłym tygodniu. Jest sytuacja zupełnie inna. Znaczy dzisiaj jest taka harmonia między Waszyngtonem a Berlinem, jakiej nie było od właściwie, nie pamiętam jak wielu lat, od czasów, być może od czasów George'a Busha, seniora. Ja byłem kilka dni temu właśnie też w Berlinie byłem, po Waszyngtonie na takiej konferencji Fundacji Busha i tam było, i to były wspomnienia o czasach Busha i tej harmonii, która panowała wtedy między Ameryką i Niemcami i o tym, jak dzisiaj świetnie się rozumieją panowie Scholz i Biden. I to jest prawdą. Czyli ja muszę powiedzieć, że dla mnie samego nawet jest zaskakujące, jak mocno Ameryka popiera dzisiaj Niemcy, uważając, że to jest, zresztą to nie jest nowe w amerykańskiej polityce, z wyjątkiem Trumpa, tam zawsze obowiązywała reguła, że Niemcy są kluczowym partnerem Ameryki w Europie, bo jeżeli się Niemcy straci w Europie, to się straci tak naprawdę kontrolę nad Europą. I to jest fakt, który trzeba przyjąć do wiadomości i zresztą utrwalenie takiego stanu, powiedziałem, porozumienia między Niemcami a Ameryką leży w naszym interesie. Wszystko inne będzie tworzyło konflikty i napięcia, na których my bardzo źle wyjdziemy. Także oczywiście, że i w Niemczech, i w wielu innych krajach zachodniej Europy są nadal tendencje antyamerykańskie. One nie zniknęły. One dzisiaj są w defensywie. One dzisiaj nie mają istotnego wpływu na formowanie polityki. O nich warto pamiętać, ale warto też widzieć to, co się zmieniło i starać się zrobić wszystko, żeby to, co się zmieniło, utrwalić. A nie ogłaszać, że to na pewno z tego nic nie będzie, wszystko wróci do tego, co było. No, to jest postawa, która... Nie wróci, to mała szansa. Nie wróci, bo się sytuacja w Europie zmieniła i nie ma zresztą powodu, żebyśmy my twierdzili, że lepiej wiemy o tym, co jest dobre dla Ameryki, niż sami Amerykanie. No, to już wydaje mi się jednak taką ambicją przesadną. Znaczy, my wiemy, co jest dobre dla nas w Ameryce, ale to zupełnie co innego. No, niestety możliwość sterowania polityką amerykańską mamy, powiedzmy, dość ograniczoną. Ale też wiemy, chyba powinniśmy wiedzieć przynajmniej, że w naszym interesie leży, żeby stosunki pomiędzy Ameryką a Niemcami były jak najlepsze, ponieważ wszystko inne będzie rodziło napięcia, które niesłychanie ograniczą nasze pole manewru i będą niepotrzebnie absorbowały bardzo dużo energii. Dlatego właśnie mówię, że od lat 50. Amerykanie wiedzą, że Niemcy są kluczem do, powiem teraz trochę tak może niedyplomatycznie, kontroli nad Europą. W jakim sensie to można tak nazwać? Jeżeli się straci tę kontrolę nad Niemcami, kontrolę to znaczy dzisiaj dobre stosunki, no bo na tym polega dzisiaj kontrola, to nie są lata 50., to by oznaczało poważne zagrożenie dla obecności amerykańskiej w Europie i Polska tej luki by nie wypełniła. W związku z tym nie ma sensu traktować naszej oferty jako alternatywnej dla niemieckiej. Polska oferta powinna tę niemiecką uzupełniać, bo obecność Ameryki w tej części Europy jest dzisiaj bardzo potrzebna i nie mamy powodu, żeby się zadowolić tą obecnością, która powstała w wyniku zimnej wojny.
Od razu do obu panów pytanie dość fundamentalne, które zadał widz o atrakcyjnym niku Wiza, który ma narzeczoną Niemkę i twierdzi, że jest germanofilem, ale pyta, dlaczego tak naprawdę nie udało nam się powtórzyć niemiecko-francuskiego pojednania. No, wszyscy, jak tu siedzimy, pracowaliśmy w pewnym momencie bardzo mocno nad budowaniem pewnej analogii, nad ośrodkiem w Krzyżowej i tak dalej. I czy się nie udało, czy udało się nie do końca? Jak to, na ile to pytanie jest trafione? Ono jest trafione, a jednocześnie nie można powiedzieć, że ono jest zupełnie bezpodstawne. Trzeba powiedzieć tylko tak, że punkt wyjścia nasz był znacznie trudniejszy niż punkt wyjścia w stosunkach niemiecko-francuskich. To po prostu tak jest, historia przebiegała inaczej. I w tym sensie ten punkt startowy nasz był trudniejszy. I co tylko oznacza po prostu, że również dlatego, że Polska jest krajem mniejszym, o mniejszym potencjale niż Francja, to też nie ma się co oszukiwać. Ale to tylko oznacza, że my musimy włożyć dużo wysiłku w to, żeby zapewnić sobie mocną, dobrą pozycję, którą Niemcy będą respektować. Ponieważ to jest państwo, które respektuje realną siłę, respektuje partnera świadomego własnych interesów, własnej wartości, o czym pisał Edmund Osmańczyk, panom tu pewnie jeszcze znany, w 1946 roku, tuż po wojnie, na gruzach zniszczonej wtedy Polski, pisał o tym, że biadoleni nad tym, jak to nam zawsze w całej historii naszej krzywdę robili inni, w szczególności Niemcy, daleko nas nie zaprowadzi. Trzeba zabrać się do pracy, twardej pracy, a ta praca musi być tym twardsza, że mamy partnera silnego i bardzo wymagającego, ale z tego, że mamy takiego partnera, wynikają też dla Polski pewne szanse. No więc jeżeli do tego tak podejść, to trzeba powiedzieć, że to jest operacja na dłuższy czas. To nie jest operacja na jeden sezon, na jeden dzień, znaczy na jeden rok, ale jeżeli uznać, że Polska, że akcje Polski rosną, a ja uważam, że one rosną od 1989 roku, rosną z różnymi wahaniami, no to znaczy, że w tym sensie ta tendencja jest dla nas dobra. I nie ma powodu, żeby uznać, że jest lepszy sposób na ułożenie stosunków z Niemcami, niż właśnie takie budowanie naszej pozycji twardą pracą i we współpracy z Niemcami. Podobnie zresztą w lepszych warunkach, podobnie robili to Francuzi. I ja nie widzę dla Polski lepszego pomysłu niż to właśnie. Tak, no tutaj widzę, że nam się sypią te pytania bardzo, bardzo różne, trochę takich dość złośliwych komentarzy. Natomiast tutaj, no, tutaj pan Marcin Bączkiewicz, który wcześniej mówił, niech żyje wolna katolicka Bawaria, tutaj pyta, czy Alternative für Deutschland ma szansę zdobyć władzę w ciągu tej dekady bądź następnej i co wtedy ze stosunkami polsko-niemieckimi? No, jak do tej pory Alternative für Deutschland nie przekroczyło pewnego bezpiecznego poziomu, ale to jest cały czas wyzwanie, bo są landy niemieckie, w których ta partia no, jest najsilniejsza albo jedną z najsilniejszych, więc myślę, że ten spokojny taki ton, który zachowujemy, jeżeli obserwujemy, co się dzieje w Niemczech, on nadal jest uzasadniony, ale to nie jest oczywiście partia, która zapowiada kontynuację jakiejś entuzjastycznej współpracy z Polską, ale ja bym się tym tak dzisiaj nie emocjonował. W porównaniu z wieloma innymi krajami europejskimi dzisiaj te ruchy tego typu, które przecież są wszędzie, akurat w Niemczech jakoś tam jeszcze nie wychodziły poza pewien poziom zagrożenia czy niebezpieczeństwa, więc no, jest też taka teoria, że
pewne skrajne ugrupowania powinny ze sobą rozmawiać, to wtedy może kraje by się lepiej rozumiały. Ja tylko obawiam się, że pewne skrajne grupy nie są zainteresowane rozmawianiem, tylko monologiem. I z tych dwóch monologów nie będzie dialogu. I to by była moja odpowiedź. Jeśli chodzi jeszcze o to poprzednie pytanie, bo nie zdążyłem się tam jakoś włączyć do tych relacji niemiecko-francuskich, to oczywiście ja sam tak niechętnie wracam do tego polsko-niemieckiego pojednania, ale warto dzisiaj w tych trudnych czasach sobie uświadomić, że prawdziwe pojednanie polega na tym, że społeczeństwo jest gotowe do zmiany swojej tożsamości zbiorowej, że gotowe jest zakwestionować coś w swoim oglądzie partnera. I że to w polsko-niemieckich relacjach w dużej mierze udało się zrobić. Oczywiście to świat jest zasadniczo niegotowy, tak jak i te relacje są zasadniczo niegotowe, stąd to pojednanie to nie jest projekt zakończony albo taki, który w ogóle może być zakończony. Ale mówię o tym też dlatego, że przy okazji właśnie naszych relacji polsko-ukraińskich często mówiło się o tym i warto pamiętać, że takie próby pojednania polsko-ukraińskiego przy wszystkich różnicach, bo nie jest pewne, czy my w ogóle potrzebujemy takiego rodzaju pojednania w relacjach. A pewnie jakiegoś posprzątania z historią potrzebujemy. Posprzątania z historią, tak. Była taka próba, która przez ekspertów uważana jest za niewykorzystana szansa. To jest ta uroczystość w Pawłokomie, czyli miejscu, gdzie polska strona dokonała zbrodni. I to było bardzo ważnym momentem, ale nikt nie zarejestrował takiej gotowości po obu stronach rozliczenia się rzetelnego ze swoją przeszłością, znaczy opowiedzenia tego, co powinno być powiedziane, żeby te relacje właśnie, żeby to było posprzątane, żeby można było razem układać przyszłość. Więc tu jest coś na rzeczy i to jest też, zacząłeś w ogóle od analogii. To jest też jedna z analogii, tak. Przy różnicach, o których tutaj koniecznie trzeba pamiętać, bo to wszystko, co było między Polską a Ukrainą, to jest jednak inaczej, ale my też mamy bardzo dużo do opowiedzenia. Zgadza się. Ukraińcom. I inna sprawa, to może dzisiaj nie jest czas dobry, żeby o tym mówić, ale ponieważ dzisiaj mówimy też o traktacie polsko-ukraińskim, czy on w ogóle miałby być potrzebny i które z tych lekcji polsko-niemieckich stosują się do relacji niemiecko-ukraińskich. Ja myślę, że ta analogia o pojednaniu przy tej gotowości do otwarcia się na argumenty drugiej strony jest zawsze aktualna i to akurat o tym akurat warto pamiętać, bo będziemy przecież do tego wracać. Ten okres miodowy też się skończy. No a przede wszystkim trwa straszna wojna. No więc... Ale wy mówicie niesłychanie uczenie o tym pojednaniu polsko-niemieckim. Ja pamiętam z kolei, moi wujostwo mieszkali w Bogatyni, czyli na samej granicy z NRD. Po otworzeniu granicy polsko-NRD-owskiej w latach 70. mój wuj stwierdził, i bardzo mi się to podobało, i według mnie to jest najkrótsza definicja pierwszego szczebla pojednania, że mianowicie to otwarcie granicy NRD jest krokiem do tego pojednania polsko-niemieckiego, ponieważ pojednanie polsko-niemieckie nastąpi wtedy, jak Janek z Hansem pobiją się o Kaśka, a nie o Hitlera. I coś w tym jest. Tak, no pewnie, ale trzeba powiedzieć, że my mamy no, historyczny problem niemiecki. Nie jesteśmy jedyni, już wcześniej mówiłem, w Europie, ale mamy swój specyficzny problem niemiecki, bo to jest problem ciągłego mierzenia się z sąsiadem większym, w wielu dziedzinach silniejszym od nas, sąsiadem, który jednocześnie wywierał na nas zawsze wpływ.
No ale tak jest. To jest historia, którą odziedziczyliśmy, jej nie zmienimy, łącznie z tymi jej najtragiczniejszymi częściami. Tylko teraz pytanie jest... A skąd Polska dłużej w historii była w sojuszu z Niemcami niż w konflikcie? Tak, oczywiście. I teraz mamy sytuację jednak dosyć wyjątkową. Znaczy, bo te historyczne powody, dla których mieliśmy taki stan antagonizmu, takiej wrogości między Polską a Niemcami, ustały. I teraz pytanie jest takie, czy ta wrogość w naszych głowach będzie dalej trwała, czy też, i to w warunkach, które tego nie wymagają, czy też my ten stan wrogości przezwyciężymy, a druga strona, czyli Niemcy, zdobędą się na wysiłek, żeby uznać, że Polska jest dzisiaj partnerem, który nie wymaga tego, żeby dla niego coś zrobić, tylko z którym można coś ważnego i pożytecznego zrobić. A to wymaga od obu stron trochę inaczej formułowanej gotowości. Innego sposobu myślenia. Mamy tutaj pytanie, czy pomoc Niemców dla Ukrainy, Whitehill pyta, czy pomoc Niemców dla Ukrainy zdaniem panów nie była synchronizowana, nieszczerze, z przebiegiem wyniku na polu bitwy, tak by być wśród krajów wygranych. Czy nie widać tu ręki USA dla ich pomocy? No, czyli krótko mówiąc, Niemcy, rozumiem z tego pytania, to nieszczerze pomagali Ukrainie, a dopiero jak zobaczyli, że Ukraina wygrywa, to się przyłączyli do zwycięskiej strony. Ale to jest tak naprawdę model tego myślenia, o którym mówiłeś. Znaczy, no to jest przykład takiej skrajnej nieufności. Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś idealistycznego zaufania, ale no, jeżeli my uznamy, że żyjemy dzisiaj w Europie, której trzeba się bać wszystkich naszych sąsiadów, partnerów, ponieważ wszyscy są podstępni. Ja bym prosił o wyrzucenie pana, który się podpisuje Geimar, bo jest ewidentnym trolem. No, o niemieckich lokajach nie musimy tu słuchać, bo to bzdura. Przepraszam. Także ja myślę, że po prostu naprawdę my sobie możemy pozwolić dzisiaj na trochę więcej takiego poczucia własnej wartości, a nie ciągle się zastanawiać, kto nam chce tu wbić nóż w plecy i kto chce, nie wiem, wykorzystać naszą faktyczną albo domniemaną słabość. Europa czy świat w ogóle nie jest jakimś miejscem, gdzie wszyscy wołają tylko Hosanna, Hosanna i się kochają. Nie. Jest, oczywiście są interesy, państwa mają własne interesy, ale Europa jest na szczęście tak skonstruowana, że państwa mają jednocześnie interes w tym, żeby ze sobą współpracować. Bo jak przestaną to robić, to się rozpadnie właśnie to całe to otoczenie, a wtedy stracą wszyscy, w tym państwo, które na tym najbardziej pod wieloma względami korzysta, Niemcy, stracą jeszcze więcej niż inni. My też, bo my mamy w tej chwili w Europie najbardziej przyjazne otoczenie, tak przyjazne, jakiego nie mieliśmy nigdy. I teraz no, byłoby czymś absurdalnym zajmować się takim doszukiwaniem się w tym, czy tam przypadkiem nie ma jakiegoś postępu. Bo jak to możliwe, żeby nikt nas, nie wiem, nie chciał napaść, okraść, oszukać? Na pewno ktoś tam na coś takiego czeka. Otóż nie, i wiele innych krajów, również krajów mniejszych i słabszych, uczestniczy w tej współpracy i nie wyraża codziennie podejrzenia, że ci silniejsi albo inni w ogóle chcą ich oszukać, zdradzić. Przecież Europa składa się nie tylko z Niemiec czy Francji, ale także składa się z krajów no, takich jak, nie wiem, Czechy, albo jak Portugalia, Szwecja, cała północ. No, ja takiej podejrzliwości, jaka panuje u nas, to ja nie widzę w żadnym innym kraju. Widzę często krytykę konkretnych rzeczy. Proszę bardzo, krytykujmy konkretne rzeczy, ale to ta podejrzliwość, która każe wszędzie szukać jakiegoś podstępu, jakiejś zasadzki, to jest coś, co znowu bardzo szkodzi naszym interesom. Ta podejrzliwość jakoś w ostatnich latach znacząco nie pogłębiła, bo ja mam wrażenie, że w dyskursie publicznym ta podejrzliwość w ostatnich paru latach jest zdecydowanie mocniejsza niż była wcześniej. No tak, znaczy oczywiście nie jest żadnym problemem, jeżeli my się z Niemcami spieramy, natomiast jest problemem, jeżeli walczymy z własnymi urojeniami na temat Niemców i mamy bardzo wiele takich przykładów. No, tu mamy na przykład, gdyby nie Polska, to USA nie miałoby tak dobrych stosunków z Niemcami.
To byłoby super, ale obawiam się, że nie jest to prawdziwa teza. To jest troszkę przesadzona z tych... teza. Tak, no i tu no oczywiście, czy Ukraina zaczęła wygrywać i dopiero się Niemcy przyłączyli. Ja, bądźmy szczerzy, na początku wszyscy uważaliśmy, że to potrwa bardzo krótko i z czasem, jak zostaliśmy zaskoczeni rozwojem wypadków, no to wszystkie kraje no, na miarę możliwości jakoś w tym uczestniczyły i tu trzeba powiedzieć, że Niemcom zajęło to trochę więcej czasu, bo miały chyba większe przeszkody do pokonania, bo wszyscy wiemy o tej, wszyscy wiemy, jaka była historia niemieckiego pacyfizmu, czy niemieckiej odmienności w patrzeniu na, czy w ogóle na niemiecką rolę w relacjach z Rosją. Niemcy po wojnie zdyskredytowane moralnie właściwie nie zasługiwały na tą ofertę, którą dostały. Potem uważały, że ich rolą jest pewne samoograniczenie. I to wychowało też społeczeństwo w trochę innym duchu niż w pozostałych krajach. Stąd to ta dzisiejsza nasza niecierpliwość i też ciągłe problemy, no, ciągłe pretensje. No, ale też to już mówiliśmy tutaj dzisiaj, że jednak ten brak wiarygodności Niemiec jest też szansą dla tych, którzy mogą z Niemcami współpracować, którzy mogą. No, dyplomacja jest tak, że trzeba mieć jakiś, tak, trzeba mieć towar do sprzedania, towar, który ma wzięcie, i Polska ma takie atuty, które dzisiaj byłyby do wykorzystania właśnie dlatego, że w Niemczech następuje ten mentalny przewrót, że Niemcy zaczynają rozróżniać między tymi państwami na wschodzie, bo im się wydawało, że znają Ukrainę i Gruzję, a znali rosyjską opowieść o Ukrainie. Dokładnie. I Gruzji. I na tym polega ten mozolny proces przestawiania się na takie myślenie, że tam na wschodzie są podmioty ze swoimi tożsamościami zbiorowymi, ze swoimi marzeniami i partnerzy, z którymi trzeba się układać bez pośrednictwa Rosji albo bez pośrednictwa rosyjskich okularów. Tutaj padło pytanie wagi ciężkiej do was obu tak naprawdę. Jak pogodzić różnice w priorytetach rozwoju gospodarki, choćby w kwestii energetyki jądrowej, między Polską a Niemcami w ramach struktur Unii Europejskiej? No to jest pytanie rzeczywiście wagi ciężkiej. No tak, ale Niemcy musieli uznać francuskie stanowisko, bo Francja najwyraźniej wyrażała. My możemy mówić o pewnym prawie do energetyki atomowej, ale nie o obronie energetyki, bo ja tego nie mamy. Francję mają i Francja oczywiście broni jej. Niemcy to uznali i nie ma powodu oczekiwać, żeby Niemcy teraz wpadli w zachwyt nad energetyką atomową. Nie wpadną, to trzeba sobie powiedzieć wyraźnie. To jest skomplikowany proces, ale nieważne. Dokonanie takiego wyboru, moim zdaniem, niezbyt rozumnego, ale to jest ich decyzja i tylko to, czego my mamy prawo oczekiwać od Niemców i o co mamy prawo się domagać, a także szukać poparcia dla takiego stanowiska w innych krajach, w tym również we Francji, to jest właśnie uznanie tego, że niech każdy, jak to mówił, jak to śpiewał Sinatra, do it, I'll do it my way. Ja to zrobię na własny sposób. W Unii Europejskiej jest miejsce na różne modele energetyki i każdy kraj ma prawo wybrać taki model, który uważa za najlepszy dla niego. Niemcy to prawo nasze oczywiście również muszą uznać, nawet jeżeli im się to może nie podobać. Ja nie widzę w tym jakiegoś istotnego problemu. W samych Niemczech, zresztą go dodam jeszcze, toczy się dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu dyskusja o tym, czy naprawdę to była dobra decyzja o tym, żeby zamknąć energetykę atomową.
ponieważ większość ciągle jeszcze wydaje się być sprzyjaciółem poglądowi, a poza tym dlatego, że to zamknięcie faktycznie już się odbyło, no to nie ma co myśleć o tym, że Niemcy wrócą w perspektywie 20 lat do energetyki atomowej, a Polska do niej wejdzie, jeżeli będzie chciała, jeżeli to się uda, te wszystkie plany, które w Polsce są. Tu chciałbym tylko dodać, że rzeczywiście w ostatnich latach Unia Europejska bardzo zmieniła swoje stanowisko, jeśli chodzi o energię atomową. To mniej więcej jest też tło tej zmiany, tego stanowiska dopuszczającego bardzo, bardzo odmienne modele. I dzisiaj chyba mówimy o dużym zbliżeniu stanowiska między Polską a Niemcami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Więc to jest na przykład jeden chyba z takich obszarów, gdzie można by budować coś w rodzaju wspólnej polityki. Tak jak mamy dzisiaj chyba zbliżone stanowiska jak nigdy wcześniej w sprawach zagrożeń, w sprawach Rosji. Więc to się jednak stało. Tutaj bardziej chyba, Marku, do ciebie pytanie. Dlaczego Niemcy dążą do zniesienia jednomyślności w Unii Europejskiej, mając równocześnie zapisaną w umowie koalicyjnej, zapis w umowie koalicyjnej o federalizacji Unii Europejskiej? To jest też pytanie z wagi ciężkiej. Mamy tutaj mnóstwo komentarzy i próbujemy to jakoś ogarnąć. Także przepraszam Państwa, jeśli ominęliśmy jakieś pytania. No, więc ja oczywiście wiele, wiele razy rozmawiałem również z tymi, którzy w Niemczech tworzyli tę umowę koalicyjną i oni się zastrzegają, że to mówienie o federacji było wyrazem pewnej marzenia, takiego opowiedzenia się proeuropejskiego. Natomiast jak to wylegitymować jakimś dokładnym przemyśleniem i planem, to tak nie bardzo można znaleźć dzisiaj takich zwolenników właśnie federacyjnego podejścia. Ja myślę, że tutaj raczej chodzi o taką sytuację, w której mamy Unię bliższej współpracy, że w wielu dziedzinach, jak choćby w polityce gospodarczej, wychodzi nam, że będzie lepiej, jeżeli będziemy próbowali tworzyć jakieś wspólne przedsięwzięcia, żeby Europa była konkurencyjna na świecie, żeby Europa mogła na przykład teraz wobec tej amerykańskiej IRA, wobec tej polityki wspierania zielonych rozwiązań, żeby sprostać tej konkurencji, to musimy zewrzeć szeregi. A to jest nic innego jak pewne wzmocnienie integracji europejskiej, czyli zaawansowanie integracji europejskiej. I tutaj z tym wiązało się też tu zawarte w tym pytaniu dążenie do zniesienia jednomyślności w polityce zagranicznej. Ja też uważam, że może to w tej chwili nie jest realny plan, ale pamiętam, jak w Brukseli od kilku lat właściwie o tym się rozmawiało, żeby wreszcie zrobić coś z takim niepotrzebnym ograniczeniem, żeby umieć obchodzić tych, którzy przeszkadzają nam na przykład przyspieszyć rozszerzenie. I że w wielu sprawach trzeba by dążyć do właśnie takich rozwiązań śmielszych. To jest, powtarzam, dzisiaj może nierealne, ale kontekst tego warto dostrzec jako próba zrobienia Unii bardziej efektywnej, no bo Unia ma nowe zagrożenia, nowe kłopoty, o których myślała, że ich nie ma, więc trzeba też mieć nowe narzędzia, o których myśleliśmy, że nie będą potrzebne. I wśród tych potrzebnych narzędzi jest właśnie udrożnienie procesu decyzyjnego w sprawach polityki zagranicznej. No i kilka innych rzeczy, które od czasu do czasu
się pojawiają w wystąpieniach Scholza. Tutaj było pytanie, czy myśmy byli stypendystami niemieckimi. Otóż ja się przyznaję tutaj dobrowolnie, że pod koniec PRL-u byłem stypendystą Fundacji Adenauera. Spędziłem jako turysta, zresztą, bo gdybym zadeklarował, że jadę na stypendium Fundacji Adenauera, to nie dostałbym paszportu oczywiście. Wyjechałem jako turysta, korzystając z tego, że po tam 6 latach dostałem paszport i wyjechałem na 3 miesiące do Niemiec, do Fundacji Adenauera, ale żeby swoją listę grzechów kontynuować, to mam jeszcze byłem też stypendystą amerykańskim Woodrow Wilson Center w Waszyngtonie. Dodam do tego jeszcze, że w gronie tych, jak domniemywam, zagranicznych agentów mam bardzo wielu amerykańskich intelektualistów, ludzi, którzy byli w administracji amerykańskiej. Jest gorzej, obeznaliśmy Rona Asmusa, słuchaj. To jest... Tak, więc grono, jest to grono międzynarodowe. Niedawno miałem spotkanie z amerykańskimi stypendystami właśnie niemieckich fundacji też, ale też i odwrotnie we wszystkich możliwych kierunkach i bardzo bym tylko chciał powiem na koniec jeszcze, żeby Polska też miała własny system stypendialny. Własny system stypendialny, którym by się mądrze posługiwała i zresztą do pewnego stopnia to ma, tylko że oczywiście w skali bardzo to można małej. Powiedzieć, że najwięcej, jeżeli mogę wejść w słowo, najwięcej robimy tak naprawdę w odniesieniu do Białorusinów. Rzeczywiście mamy dobry system stypendialny wobec Białorusi i tyle. I tam pewnie też ich ktoś pyta, czy oni przypadkiem nie dostali jakichś polskich stypendiów. No i jeżeli powiedzą, że dostali, to pewnie wtedy dostają papiery agentów zagranicznych i ja bym nie chciał jednak... Pełni rozumiem zainteresowanie, ale nie chciałbym, żeby pytanie takie jednak kojarzyły się właśnie z tym podejrzeniem, że ci, którzy otrzymywali stypendia jakieś zagraniczne, stali się zagranicznymi agentami, ponieważ tego typu myślenie nas niestety bardzo mocno przesuwa na wschód, a tam zdaje się nie ma dla nas dobrych wzorów. Tak, ani dobrych stypendiów. Zresztą poza rzeczywistymi agentami, bo ci dostają. Ale to jakby zupełnie... Natomiast już poważniej, bo rzeczywiście to jest bardzo niedobry taki styl myślenia, który się w Polsce coraz popularniejszy robi, że właśnie ten rodem z Rosji tak naprawdę, obcy agent, bo z kimś współpracował, kogoś zna i tak dalej. To jest ścieżka donikąd, proszę Państwa, ale pozwólcie Państwo, że wrócimy do pytań, bo jest ich bardzo dużo. I dlaczego Niemcy nie zgadzają się na budowę elektrowni atomowej w Polsce i strategiczne inwestycje, protesty przy pogłębieniu dna Odry, przekopu Mierzei Wiślanej? Tu jeszcze padło pytanie wcześniej pani Ireny, co Niemcy myślą o CPK, no więc jakby jest cała taka seria, też wydaje mi się trochę obok rzeczywistości, ale warto to może opowiedzieć. Znaczy Niemcy są krajem, w którym jest najwięcej protestów, nie przeciwko polskim inwestycjom, tylko niemieckim inwestycjom, wszelkim właściwie, większym. To jest kraj, który jest pod tym mistrzem Europy. Nie jest akurat to moim zdaniem powód do wielkiej dumy, ale tak jest. Tam jest bardzo wyostrzona świadomość taka ekologiczna. I no to jest, w związku z tym nie ma się co dziwić, że kiedy w Polsce się ogłasza plany budowy elektrowni atomowej, to ci, którzy mieszkają szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, tym się interesują, a nawet protestują, przy czym trzeba powiedzieć, że do pewnego zainteresowania tym, co my planujemy zrobić, mają prawo, ponieważ no tak stanowią reguły międzynarodowe, kiedy nasi sąsiedzi by budowali coś, co ma potencjalnie wpływ na środowisko, my też byśmy pytali, co tam oni właśnie robią i jakie mamy gwarancje, że nie będzie tam niczego, co nam by zagroziło. Ale Niemcy nie mają żadnego prawa weta w stosunku do naszych inwestycji nuklearnych i w związku z tym nie ma się co dać sprowokować aktywistom gdzieś tam, nie wiem, w Mecklenburgii, Pomorzu, no, przy całym szacunku dla nich, ale no, znowu my nie musimy naprawdę patrzeć aż z takim przerażeniem na wszystko, co się tam dzieje. Trzeba odróżniać rzeczy, które są ciekawe, a nawet jakoś tam no, autentyczne, od rzeczy, które są ważne. Nie ma żadnego realnego zagrożenia dla naszych planów
energetycznych ze strony Niemiec. No tak, a tu, tutaj to jest w ogóle takie myślenie trochę z publicystyki. Pani Irena Bilska powiada, czy Niemcy również Chinom nakazują przejście na zieloną gospodarkę, zamknięcie kopalń i używanie tylko samochodów elektrycznych. Rozumiem, że w tym jest sugestia, że Niemcy wobec Chin są grzeczne, a nam każą. No nie, też nie, każą, nie są grzeczne, ale... nie są grzeczne. No więc właśnie... bardzo Chińczyków do... Ale Chińczycy i bez tego inwestują w zieloną energię. A samochodów uważają, elektrycznych mają najwięcej wcale, na świecie. Tak, wcale nie uważają, że jest to przejaw uległości wobec Niemców. Pewnie by się może śmiali szczerze, gdyby usłyszeli, że właśnie inwestują w tę zieloną energię, w samochody elektryczne, dlatego że Niemcy im tak nakazali, a u nas to podejrzenie, jak rozumiem, jest obecne. No i tutaj pan Tomasz, czy nie uważają panowie, że cała transformacja energetyczna i Zielony Ład jest gospodarczo na rękę tylko Chinom, skąd pochodzą materiały i technologie? Myślę, że nie wszystkie, ale pytanie jest istotne. W ogóle to pytanie o Chiny, które dla Niemców są kluczowym dość partnerem gospodarczym, myślę, że jest warte uwagi. No Chiny... W Niemczech mam wrażenie, że w tej chwili następuje pewien proces takiego usztywnienia się wobec Chin. Polityka Unii Europejskiej i Niemiec była taka przez dłuższy czas, że powinniśmy właściwie mieć swój pogląd na temat Chin, mieć świadomość swoich interesów, a nie zapisywać się do jakiegoś sporu amerykańsko-chińskiego. Oczywiście jest coraz więcej takich przykładów, które każą się zastanowić, które dzisiaj pokazują jednak większe niebezpieczeństwa. Także w Niemczech ten proces się posuwa, aczkolwiek nadal myślę, że Niemcy będą próbowały mieć stanowisko bardziej powściągliwe. No ja pamiętam jeszcze z tej perspektywy właśnie unijnej, jak Niemcy bardzo się cieszyli, że Grecy sprzedają port w Pireusie Chinom, bo to dobrze pasowało do tych pretensji wobec Greków, że robią zły użytek z pieniędzy unijnych. No ale szybko się okazało, że to jest wpuszczanie lisa do naszego kurnika i dzisiaj już to myślenie także w Niemczech jest zupełnie inne. Tam jeszcze było jedno takie pytanie o alternatywną politykę historyczną tak. w Niemczech i o wypowiedź Scholza. Ja nie wiem, ale było kilka takich wypowiedzi ostatnio przy okazji rocznicy zakończenia wojny, kiedy politycy u nas demaskowali Niemców, że mówią o zakończeniu wojny jako o dniu wyzwolenia. I tutaj to było przedstawiane jako taki ostateczny dowód na to, że Niemcy piszą swoją historię po swojemu i próbują się wybielać. No, oczywiście jak o wszystkim można i o tym dyskutować, ale o ile pamiętam, to była taka słynna mowa prezydenta Weizsäckera, w której on próbował Niemcom zaproponować, żeby właśnie mówić o 8 maja 1945 roku jako o dniu, w którym Niemcy symbolicznie przechodzą do obozu tych, którzy potępiają faszyzm, to znaczy, żeby zerwać z tamtą tradycją. I tu trudno doszukiwać się jakiejś próby pozbycia się odpowiedzialności, coś wręcz przeciwnego. Ja myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to jest typowy przykład tych nieporozumień albo takiego właśnie nastawienia, że coś staramy się zrozumieć po swojemu, to nie ma związku z rzeczywistością, ale pasuje do naszego właśnie obrazka tych Niemców, którzy historię tak piszą, żeby nie było tam ich winy. To się co jakiś czas w Polsce
co jakiś czas w Polsce to wraca i to wyraźnie jest działanie no, w polityce, znaczy potrzebne do polityki wewnętrznej, no bo Niemcy bardziej się przydają jako ten przeciwnik, ten wróg, który jest nieuleczalny, który ma zły charakter i który się próbuje wymigać od historii, ale my to przejrzeliśmy i będziemy postępować inaczej. Mnie to przypomina trochę sytuację w Unii Europejskiej, to tylko taka dygresja, ale tu chodzi o pewien mechanizm, że wiele się napatrzyłem na to, jak posłowie różnych partii pracowali w Parlamencie Europejskim w różnych komisjach nad legislacjami. I te legislacje, one mogą być dla Polski dobre lub złe, ale była grupa, bardzo duża grupa z pewnej partii, posłów, którzy w ogóle nie brali udziału w tych pracach, żeby ta legislacja była lepsza, tylko pojawiali się w parlamencie wtedy, kiedy już no, przygotowywano wynik tych negocjacji i oni się bardzo cieszyli, że on był niedobry dla Polski, bo mogli powiedzieć, że Unia jest niedobra. Czyli tak jakby nie, to jest taki mechanizm niebrania udziału w naprawianiu Unii po to, żeby móc wyjść i powiedzieć, jaka ta Unia nienaprawiona. No tak, czyli takie myślenie w kategoriach im gorzej, tym lepiej. No więc to samo mamy w stosunkach polsko-niemieckich, bo tak. Skoro ustaliliśmy też w tej dyskusji, że Niemcy są bardzo przydatni w polityce wewnętrznej jako ten dyżurny wróg, no to tak naprawdę o czym my tu rozmawiamy? Znaczy, nie, jeżeli się przyjmie taką tezę, to nie jesteśmy specjalnie zainteresowani, żeby wykorzystywać tę naszą rolę partnera, który akurat dzisiaj może mieć wpływ. Ja wiem, ale nie... to jest podwójny absurd, no bo zgodnie z literą prawa Niemcy są jednym z naszych najbliższych sojuszników, prawda? Na papierze to jest nasz kluczowy sojusznik. Mamy sojusz, mamy obowiązek bronić Niemcy, jak zostaną napadnięte i tak dalej. Więc opowiadanie banialuk o tym, że Niemcy są wrogiem, no jest w ogóle mieszaniem ludziom w głowie i jest tutaj mamy... niepraktyczne. Tak, a tu mamy takie przekonanie, pan Nightrow, który tu wraca cały czas z takim trochę prowokacyjnym pytaniem, kiedy ruszy odbudowa Nord Streamu. Nie wiemy chyba, nikt z nas nie wie i raczej nie ruszy według mojej wiedzy, ale pan Nightrow pisze, bo Niemcy wiedzą, że Polska jest w takim miejscu na mapie, że jest niebezpieczna dla ich interesów i musimy to wykorzystać. Mamy potencjał być największym lewarem w całej Unii wobec Niemiec i Rosji. No, tylko ja nie jestem przekonany, czy rola tego lewara, bo to lewar bardzo szybko się może zamienić w bufor, co było przekleństwem polskiej historii, czy na pewno nam na tym zależy. Znaczy ja może tylko zanim do tego głównego wątku przejdziemy, to tutaj chciałbym tylko dorzucić, że dzisiaj w Niemczech zachodzą bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o te wielkie projekty biznesowe. Znaczy tam naprawdę się zmienia polityka energetyczna i naprawdę powstają nowe biznesy i powstaje nowe lobby. Więc to nowe lobby siłą rzeczy nie będzie zainteresowane razem, powiedzmy. Tak. Więc tutaj, bo powinniśmy się trzymać faktów. Więc to jest jeden z takich faktów, który przemawia za tym, że powstają nowe elementy, które będą raczej sprzyjały tej tworzonej, powstającej nowej rzeczywistości. Przecież jednak Niemcy nie kupują ropy. No, gazem wiemy, co się stało. To była rewolucja większa niż w jakimkolwiek innym kraju. Oczywiście. Szybciej niż my zrezygnowali, oczywiście. W to miejsce powstają nowe zaangażowania i nowe interesy. I te nowe interesy będą tworzyć nowe lobby i nowe bezpieczniki na to, że to jest taka moja wypowiedź, ale w tym szerszym obrazku, jeżeli mówimy o tym, czy bo każdy robi minę Einsteina publicystyki i mówi, no bo Niemcy tylko na chwilę zmienili, a wrócą jutro, to już nie wrócą. No, nie da się wrócić z takich powodów. Wielu może chcieć wrócić do różnych przyjemnych rzeczy, ale generalnie myślę, że to jest...
to jest już inny świat. W tych pytaniach przewija się taki wątek, który mnie nie zaskakuje oczywiście, ale, no, który jednak jest moim zdaniem bardzo niebezpieczny. To znaczy to podtrzymywanie w sobie tego ciągłego takiego poczucia zagrożenia, tej słabości. Właśnie. Ja pamiętam, jak kiedy w Niemczech byłem na początku lat 80. miałem spotkanie z taką grupą Polaków mieszkających w Niemczech, no, czyli przedstawicielami Polonii. I no, taka była bardzo sympatyczna, ciekawa rozmowa, a tak pod koniec rozmowy jakaś pani zadała mi takie pytanie, bo powiedziała tak. No, ja się zupełnie zgadzam z tym, co pan mówi. Ja bym chciała też, żeby te stosunki między Polską i Niemcami się jakoś ułożyły, ale czy pan nie sądzi, że to jest takie jak no, spotkanie Dawida z Goliatem? No to co z tego dobrego może wyniknąć? Więc ja wtedy odpowiedziałem tej pani, no, proszę pani, po pierwsze, proszę mi wierzyć, że ja nie czuję się, ja osobiście nie czuję się nigdzie jako Dawid, który ma do czynienia z samymi Goliatami w Niemczech. Nie mam zupełnie najmniejszego poczucia jakiejś słabości, kompleksu wobec moich niemieckich partnerów. Ale po drugie, proszę sobie przypomnieć, jak to było w tej Biblii. Czy pani przeczytała tę historię do końca? I kto tam właściwie wygrał? No i wtedy nagle, a, no rzeczywiście, no ale Polska, to Dawid, to się musi źle skończyć. No tutaj znowu pytanie dotyczy, jedno z pytań dotyczy tego, czy te stypendia to przypadkiem nie mają związku z tym, że się siedzi cicho wobec... Co to znaczy siedzi cicho? Ja podałem przykład Polski, która w roku 2002 była bardzo głośna w sprawie naprawdę wtedy ważnej, czyli wojny w Iraku. Na czym ma polegać, co to znaczy siedzieć cicho i jaka ma być polska polityka? Polska polityka ma polegać na tym, żeby codziennie głośno krzyczeć i obrażać partnerów, wszystkich możliwych, po to, żeby potem stwierdzić, że wtedy, kiedy oni są potrzebni, no nie potrafimy z nimi rozmawiać, ponieważ oni właśnie, no, uznaliśmy ich już za wrogów, przed którymi trzeba się bronić. No, tak się nie da. Ja jeszcze raz mówię, krytykować, być twardym, tylko że twardym trzeba być w działaniu, a nie w mowie. W Polsce jest zapotrzebowanie duże, żeby być twardym w mowie, a w działaniu to potem jakoś tak to nam nie wychodzi. Otóż liczy się to, co się realnie uzyskuje, sukces, a nie kto ma rację. Kto ma rację, to jest oczywiście nie bez znaczenia, ale to jest mniej ważne. Ważne, kto odnosi sukces. Lepiej mieć 50% sukcesu, niż 100% racji i zero sukcesu. No, ale to jest pewien sposób myślenia, który trzeba zaakceptować, jeżeli się ma takiego partnera właśnie jak, jakiego sąsiada, jak Niemcy. Jak mamy partnera takiego jak, sąsiada takiego jak Rosja, to tam trzeba inaczej rozmawiać. Tam trzeba rzeczywiście czasami mówić głośno, chociaż też ogólnie uważam, że lepiej mniej głośno, ale za to skutecznie. Polityka w ogóle polega przecież na tym, cechą najbardziej cenioną w polityce jest skuteczność, a nie głośność. I to mówię właśnie na pytanie, dlaczego, czy to przypadkiem nie ma jakiegoś związku z siedzeniem cicho. Ja zupełnie nie siedzę cicho i nie uważam, że Polska kiedykolwiek siedziała cicho. No nie, ale poza tym to tutaj to jest rzeczywiście takie putinowskie myślenie z tymi, stypendiami. Tymczasem tak naprawdę to jest zupełnie nie rozumiem, dlaczego taka bezsensowna podejrzliwość wobec kogoś, kto kontaktuje się z jakimś krajem. No owszem, zazwyczaj ktoś, kto dostaje stypendium, jest zainteresowany, a zainteresowanie wiąże się często z sympatią do jakiegoś kraju. No ja byłem też amerykańskim akurat stypendystą i niewątpliwie mam do Stanów sympatię, a to nie znaczy, że dając mi stypendium nie kupili, prawda? I tak samo jak my nie kupujemy... Gdzie polskie elity miały się uczyć? Gdzie ludzie wykształceni w Polsce mieli się uczyć rzeczy, których w Polsce nie broń Boże, nie ale broń Boże nie wychylać się z Polski. To jest ideał, znaczy tak, że będziemy mieli również dyplomatów, którzy o świecie nie mają pojęcia, intelektualistów, nie wiem, dziennikarzy, którzy nigdzie nie wyjechali za granicę. No, jeżeli to jest ideał Polski w XXI wieku w Europie,
I to w środku Europy, no to ja tego ideału nie podzielam. Ja mam inne wyobrażenie o tym, jak Polska powinna... Pani Irena, to się odwołuje do mojej rzeczywiście w zeszłym tygodniu opowieści o stypendiach saudyjskich w Afryce. Różnica jest dosyć istotna, ponieważ stypendia saudyjskie w Afryce polegają na tym, że uczeń idzie do medresy, a Saudyjczycy płacą na utrzymanie całej rodziny. No to nie jest stypendium po prostu. To jest, to jest rzeczywiście sposób kupowania pewnego wsparcia i kupowania zmiany religijnej, ale to już zupełnie inna historia. No to oczywiście pan Adam Kluska zauważył, że Orban był stypendystą Sorosza i jakoś się niespecjalnie kochają. Więc to trochę falsyfikuje tego typu myślenie. Więc myślę, że to jest, mówię, sprawa oczywista i rzeczywiście to może być problemem. Natomiast tu rzeczywiście przypomina pan Krzysztof, że będzie prosił nas o polecenie jakichś książek do lektury. W związku z tematem zwykle to robimy, polecenie czegoś, co warto przeczytać. Natomiast ja myślę, że kłopot z polityką niemiecką jest w istocie taki, że myśmy się stali zakładnikiem naszej wewnętrznej debaty na temat polityki. Niemcy są w rzeczywistości pałką do rozgrywania wewnętrznych sporów politycznych, a nie realnym elementem dyskusji. Skądinąd muszę ci powiedzieć, że dzisiaj słuchałem prezesa wszystkich prezesów, który wygłosił dokładnie to, co ty powiedziałeś, że nieważne są słowa, ważne jest, że trzeba w polityce ustępować, być elastycznym, ważne są czyny, więc tutaj sympatycy, że tak powiem, linii antyniemieckiej muszą być może dokonać pewnej korekty po takim politycznym exposé. Ja tutaj chciałem do tego dorzucić, jaki jest skutek tej debaty wewnątrzpolitycznej na temat Niemiec, a właściwie tej eskalacji nastrojów antyniemieckich. Wróciłem wczoraj z Brukseli, gdzie rozmawiałem tam w jednym z think tanków z Holendrami. I oni zachodzą w głowę, do czego nam jest potrzebna ta antyniemiecka retoryka, ponieważ ich zdaniem ona całkowicie niweczy wszystkie atuty, które wynikają z przeszłości, dotyczące rozpoznania Rosji. To znaczy, Polska miała to obciążenie, że bardzo długo pouczała Zachód, jaka jest Rosja, że nie warto ufać i tak dalej. Wszyscy Polskę traktowali na dystans. Z czasem okazało się, że wiele z tego się potwierdziło. I zamiast korzystać z tego, to my teraz zastępujemy to jakąś właśnie jakimś jazgotem antyniemieckim, który przez właściwie wszystkich, z którymi rozmawiałem, traktowany jest jako nowe obciążenie. Ponieważ jest kolejne złudzenie optyczne, któremu się poddajemy, że Niemcy są dzisiaj izolowane w Europie. To jest też takie myślenie życzeniowe, ponieważ my chcielibyśmy, żeby były izolowane, to są izolowane przez nas i myślimy, że izolowane są w całej Europie. To jest trochę inaczej. Wielu pasuje ta polityka niemiecka, którą Niemcy tylko głośno mówią, bo nie mogą tego uniknąć. Inni się chowają za nas czy za kogoś tam, to wiemy, że taki mechanizm jest. No ale generalnie Niemcy nie przestały być krajem to już dzisiaj mówiliśmy o tym wielokrotnie, o jednak takich kluczowych zdolnościach łączenia krajów, czy łączenia, czy wytwarzania takiej wspólnej polityki, zwierania szeregów w Unii Europejskiej. I dlatego to jest jeszcze kolejny powód na to, jak niepraktyczne jest to psucie sobie relacji właśnie z tym partnerem w takim momencie, kiedy możemy mieć wpływ na kształtowanie tej... Znaczy, kiedy Europa trochę na nowo musi się ogarnąć, kiedy
kiedy staje się bardziej chyba policentryczna, kiedy już nie wystarcza ten tandem francusko-niemiecki, bo w różnych sprawach trzeba się z różnymi partnerami dogadywać i tutaj Polska jest pożądana. To jest też moja odpowiedź na to pytanie, że Niemcy są zainteresowani słabością Polski. No, Niemcy dramatycznie potrzebują, moim zdaniem, teraz partnerów, którzy pomogą im się pokazać jako konstruktywny organizator współpracy europejskiej, bo rzeczywiście te przywódcze, z przywódczymi możliwościami trochę gorzej, no ale wiadomo, że potrzebą chwili jest coś robić i Niemcy się nie mogą od tego wymigać, więc muszą liczyć tutaj na partnerów. Może jeszcze jedna rzecz taka, która się moim zdaniem zmieniła. Wcześniej mogło być tak, że my w naszym regionie byliśmy traktowani jako tacy partnerzy, którzy muszą się dostosować, bo jak nie chcecie, to do widzenia. Dzisiaj to się zmieni, znaczy to, co się dzieje teraz, podwyższa stawkę i każe Zachodowi traktować nas jako nieusuwalny, konieczny element w tej... Ale z tym Zachodem to jest moje doświadczenie ze służby jeszcze jako ambasadora na Łotwie. Było takie, że tak naprawdę z tamtej perspektywy Europa była postrzegana jako Europa dzieląca się na północ i południe. Czasami mówiło się wręcz o leniwym południu, ale tak naprawdę to jest pewnie jakiś jeszcze z czasów rzymskich podział, że to południe ciąży ku Morzu Śródziemnemu. Dla Hiszpanów, dla Włochów współpraca dla Śródziemnomorza jest dużo ważniejszym formatem niż partnerstwo wschodnie. Wobec tego Niemcy są dla nas tak naprawdę kluczowym elementem tej pracowitej, jak się mówiło wtedy, północy, do której my też chcemy należeć, bo to jest ta szybciej rozwijająca się i bardziej dynamiczna część Europy. Ja nie rozumiem, dlaczego my wróciliśmy w pewnym momencie w naszej narracji do podziału na wschód i zachód, bo ten podział na północ i południe był dla Polaków nieprawdopodobnie korzystny, bo nas plasował zdecydowanie po lepszej stronie. Tymczasem sami wyszliśmy i mówimy, hej, hej, my tu jesteśmy ci mali ze wschodu i to jest ta gorsza Europa, ale musicie nam coś dać, bo nam się należy. No to jest kompletnie inna narracja. No, sami pomniejszamy swoją rolę. Ja też pamiętam takie debaty w Unii Europejskiej na temat sankcji wobec Rosji. Największe kłopoty były z państwami południa. Wbrew pozorom, to Niemcy byli tutaj znacznie otwarci i ostatecznie to oni przesądzili, że te sankcje zostały uchwalone, a wielu partnerów na południu trzeba było kupować, trzeba było przekonywać, bo oni mają swoje interesy gospodarcze, turystyczne z Rosją, więc to też jest rodzaj mitu. No a to zastąpienie klasycznego podziału, te szyny wschód-zachód takim innym, konkurencyjnym, no było właściwie historyczną szansą Polski. Ja pamiętam w Berlinie, jak obligacje dziesięcioletnie polskich, znaczy rentowność obligacji dziesięcioletnich w Polsce spadła poniżej 3%, to wtedy dziennikarze ekonomiczni opowiadali, że Polska wstąpiła Polska została przyłączona, dostała taką nominację, jak Oscarową, dostała nominację na do północy i miała obligacje, znaczy, które są symbolem takiej stabilności na poziomie lepszym niż, znaczy, bo to im niższe, tym lepsze, niż wiele krajów zachodnich. I to jest, no, na przykład dzisiaj duży kłopot, bo jakby z tego powodu, o którym mówię, nie bardzo się da
Polskę do północy zapisać. No niestety nie. Januszu, tutaj padło pytanie, być może naiwne, ale tak naprawdę jedna część przynajmniej tego jest istotna. Pada pytanie, co możemy dać Niemcom, aby nam ulegli. Oczywiście ulegli to może nie jest dobre słowo, ale rozumiem, że chodzi o to, jaka jest nasza oferta polityczna i ekonomiczna wobec Niemiec, żeby Niemcy byli otwarci na polskie postulaty. No tak to rozumiem to pytanie. Tak, czy to jest pytanie o to, co zrobić, żeby, że tak powiem, zwiększyć wagę polskiej oferty dla Niemiec? Uważam, że to jest absolutnie zasadne pytanie i myśmy o tym już chyba trochę mówili, bo mianowicie to, co się zdarzyło w Europie w ciągu ostatnich 2 lat, a szczególnie od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, to jednak trochę zmieniło obraz całej Europy i nie dość, że nauczyło pewnej pokory kraj, który uważał siebie za największy autorytet w sprawach niemieckich, to były Niemcy, ale także sprawiło, że Polska stała się krajem o dużym znaczeniu dla prowadzenia tej wielkiej operacji pomocy Ukrainie. I teraz pytanie, przed którym my stoimy, to jest takie, czy my się zadowolimy rolą kraju, który jest hubem logistycznym i jeszcze rolą też takiego operatora tej pomocy wojskowej. To jest bardzo potrzebne, jedno i drugie. Czy też Polska będzie potrafiła formułować polityczne pomysły? To wymaga zdolności dyplomatycznych, to wymaga zdolności intelektualnych. Polityka, wbrew temu, co u nas niektórzy sądzą, to nie jest tylko taka twarda, brutalna gra, gdzie tam jeden drugiego wypycha, to jest gra intelektualna. Tu się jest coś takiego, jak dzisiaj często się mówi w polityce o przewadze narracyjnej. Dzisiaj wybory też wygrywają ci, którzy właśnie mają przewagę narracyjną. Potrafią coś ciekawego opowiedzieć, tak, żeby innych przekonać. Otóż Polska dzisiaj ma szansę zdobyć taką właśnie przewagę narracyjną w sprawach dotyczących przyszłości wschodu Europy. Czyli tego obszaru, który przy okazji rozszerzania NATO i Unii Europejskiej został pozostawiony na uboczu, a który dzisiaj głosami Ukraińców upomina się o miejsce w Europie i to w tej zachodniej części Europy. I jednym, ta wielka operacja takiej transformacji Europy, tej wschodniej części Europy, odbywa się dzisiaj głównie na polu bitwy, ale odbywa się też w sferze polityki, dyplomacji, a im bardziej ta wojna będzie zmierzała ku końcowi, co miejmy nadzieję nie będzie trwało długo, tym większe będzie zapotrzebowanie na polityczne pomysły, na zdolność do organizowania koalicji na rzecz wsparcia Ukrainy, zarówno w NATO, jak w Unii Europejskiej, zdolność tworzenia koalicji, które państwa, które będą uważały, że w ich interesie i ich obowiązkiem jest wspieranie Ukrainy jako kandydata do Unii Europejskiej. Mamy w dodatku tutaj jeszcze taki, myślę, ważny atut, mianowicie w tej grze uczestniczą dzisiaj nie tylko kraje, te tak zwane wschodnie kraje Unii Europejskiej, ale uczestniczą w tym, albo mogą, czy chcą uczestniczyć, kraje północy Unii Europejskiej. Przybywają nam dwaj partnerzy, jeden już przybył w NATO, to jest Finlandia, drugi mam nadzieję niedługo dołączy, to jest Szwecja. To są kraje, które politycznie się dotychczas mało angażowały w Europie. Otóż, jeżeli sobie wyobrazić, że w Unii Europejskiej będzie taki pas państw, które traktują sprawy bezpieczeństwa jako sprawy priorytetowe i które wiedzą, że te sprawy będą na pierwszym miejscu przez długi czas, nawet wtedy, kiedy się skończy wojna w Ukrainie, to nie oznacza, że wtedy będziemy mieli tutaj jakiś piękny, wspaniały, wieczny pokój. Ta część Europy, a wraz z nią właściwie cała Europa, będzie musiała myśleć w przyszłości więcej i poważniej o bezpieczeństwie. I kto to myślenie będzie reprezentował? Między innymi Polska, ale także Ukraina, kiedy już, mam nadzieję, będzie krajem bez wojny, ale także właśnie na przykład Szwecja czy Finlandia. I teraz co to znaczy? Czy to jest front antyniemiecki, jak niektórzy w Polsce by tego chcieli? Nie. To jest pewna oferta również dla Niemiec. I Niemcy, moim zdaniem, nie mają innego wyboru niż
przyłączyć się do tej grupy państw, nie tracąc jednocześnie łączności i zdolności do współpracy z Francją, Włochami i innymi. Na tym też polega w dużej mierze rola Niemiec w Europie, że to jest kraj, który ma ze względu na położenie swoje, ale także wielkość i siłę, ma zdolność, w jakimś sensie przymus współpracy z różnymi częściami Europy. Nasza rola polega na tym, żeby właśnie, jak mówię, pozyskać Niemcy, żeby przyciągnąć się do tej części Europy, która dzisiaj może odegrać w tej Europie naprawdę ważną rolę. To jest właśnie, to jest być może od kilkuset lat pierwsza sytuacja, w której Polska może coś wnieść do tworzenia polityki europejskiej, a nie tylko czekać na to, co inni zdecydują. I Polska nie jest polem do gry, tylko jest graczem. Tak. Jeżeli potrafi do tej gry się włączyć i formułować właśnie swoje oferty. Tak, ja tutaj cały czas Państwu przypominam tytuł najbardziej znanej książki Davisa, czyli my to jako Boże Igrzyska, to ma piękny tytuł po angielsku God's Playground, czyli Boisko Boże tak naprawdę. Tak. No tu oczywiście warunkiem tego jest, żeby się przejmować efektywnością działania Unii Europejskiej, znaczy żeby być w tej Unii aktywnym, żeby żeby być w koalicji budowania, a nie w koalicji psucia. Bo jeżeli Polska będzie wybierze uczestniczenie w koalicji psucia, psujów, no to nie będzie wtedy mogła wykorzystywać tej oczywistej szansy, o której mówił Janusz, bo rzeczywiście to jest historyczny moment, kiedy Unia Europejska przestaje być fabryką reguł, a staje się, przechodzi do polityki zdarzeń. To znaczy zrozumiała, że współpraca europejska, że integracja nie polega na tym, żeby administrować zbiorowym szczęściem, tylko żeby jakoś dawać sobie radę, kiedy jest nieszczęście, kiedy pada deszcz albo grad, i tutaj świat się na tyle zmienia, że nie możemy już polegać tylko na podziale obowiązków, że sama Unia musi stać się czymś innym i Polska ma ogromną szansę, żeby być elementem tej zmiany, żeby być częścią tego procesu, który się dzieje. Ale żeby w tym procesie być, no to trzeba się interesować tym, co się, jakie tematy... Przy stoliku siedzieć, a nie go przewracać. Nie przewracać stolika, tylko przygotowywać potrawy. Tak, swoją drogą. Państwo prosili o polecenie lektury, może nie książka, ale a propos tego, o czym mówiliśmy w tej chwili. Znakomity, bardzo ciekawy, bardzo inspirujący artykuł Timothy Gartonasza w najnowszym Foreign Affairs, który ma tytuł Postimperialny imperializm. Artykuł, który właściwie postuluje jedność europejską jako jedyne rozwiązanie dla Europy w świecie nowych, tworzących się imperiów. Tutaj pan Krzysztof Niewiadomski pyta o rzecz delikatną, mianowicie proszę o komentarz na temat ambasadora RFR w Polsce i jego, rozumiem, częstego stukania kijem po klatce, czyli takich ostrych wypowiedzi, więc przede wszystkim ambasador właśnie wyjeżdża już, proszę Państwa, do Niemiec i będzie pierwszym zastępcą ministra spraw zagranicznych, co wskazuje, że przynajmniej z punktu widzenia niemieckiej dyplomacji było oceniane bardzo wysoko. A taka asertywne wypowiedzi dyplomaty, no to chętnie usłyszę Wasze komentarze. No ja uważam, że jego wypowiedzi były zupełnie naturalne. No bo ambasador jest też od tego, żeby brał udział w debacie. Spotykał się z wieloma... Zdarzało nam się, że byliśmy krytykowani za to, ale wiemy, że tak trzeba. No, mnie się na przykład zdaje, że ambasador Niemiec nie przyjmował takiej postawy, że nie można robić nic, co może się nie podobać elitom, że jednak jeżeli Niemcy na przykład były atakowane w sposób absurdalny, mówiliśmy tutaj o wielu przykładach,
to znaczy, jak nas dyplomatyczne zwyczaje, jego reakcje były zupełnie oczekiwane. Notabene teraz powstaje, teraz wychodzi po polsku chyba książka poprzedniego ambasadora. Tak. Też o jego pobycie. Zresztą też, też dyplomaty wagi ciężkiej. No tak, ale tu ja jeszcze jeden komentarz bym dorzucił, bo w swojej poprzedniej roli, kiedy kierowałem przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie, wiele jeździłem po kraju i często słyszałem, że w regionach, że Niemcy za bardzo odpuszczają nasze sprawy, nie chcą z naszym regionem pracować, że nie chcą zadzierać, że jeżeli skrytykują, nie wiem, kwestie praworządności, to rząd może się pogniewać, więc one nie... Znaczy, bo to jest trochę roli ambasadora. No, gdzie się zaczyna ta granica, kiedy ambasador nie może zrobić niczego, że może można się na niego pogniewać. No, na kogo się pogniewać? No, a ci moi rozmówcy w regionach często uważali, że Niemcy nadmiernie powstrzymują się przed tymi relacjami na poziomie lokalnym, a tam jest znacznie więcej takiego zainteresowania sprawami europejskimi niż w Polsce oficjalnej, więc która Polska jest Polską. No, i ambasador też musi sobie zadać pytanie, która Polska jest Polską. No, najlepiej, żeby się komunikował ze wszystkimi. I mówił do wszystkich, tak jak na to zasługują. Jaka jest twoja ocena? No bo ja wysoko oceniam ambasadora niemieckiego, akurat tego ostatniego. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby dopatrywać się w jego również dyplomacji publicznej jakiegokolwiek czegoś niedopuszczalnego. Pamiętam jedną uwagę jego, która zdaje się wzbudziła pewne wzburzenie, mianowicie o tym, że Polska też przecież płaciła za rosyjskie surowce energetyczne. Tak. No, nie wiem, czy w tym było coś nieprawdziwego. No tak jest, to tak było. I byliśmy dłużej i płacili niż Niemcy. To się skończyło. No dzisiaj, przecież u nas się, ponieważ jest na to zapotrzebowanie, to się opowiada właśnie te teorie o tym, jak to Niemcy się uzależniły i nie chcą się z tego wyplątać, a pewnie zaraz znowu się będą chciały uzależnić, a nikt nie mówi o tym, że Niemcy w ciągu roku mniej więcej zjechały, że tak powiem, nieładnie z 50, mniej więcej ponad 50% udziału gazu rosyjskiego do zera. Muszę powiedzieć, że to jest dosyć duże osiągnięcie. Oczywiście można powiedzieć, a po co się tam, po co się pchali w taką zależność od 50%, no, ale to się stało, a to, że w ciągu roku... W takim tempie potrafili wyjść z tego, to jest niebywałe. To nie świadczy o tym, że zamierzają wrócić do tego na chwilę, to byłoby kompletnie absurdalne. No to nie jest tak, że szczególnie wtedy, jeżeli gaz jest dostarczany rurociągami, z których jeden, który nigdy nie został oddany do użytku, jest już rdzewieje na dnie Bałtyku, no nie ma żadnego powodu, żeby Niemcy chcieli teraz wrócić do tego, co było i na czym sobie sparzyli palce i co jest kompletnie dzisiaj skompromitowane, a w dodatku okazało się, że jest alternatywa i świat się nie zawalił. Tak. Gospodarka niemiecka się nie zawaliła, ani żadna inna w Europie. Był to oczywiście wysiłek, ale to świadczy moim zdaniem bardzo dobrze o Europie w ogóle. Tak. To, że Europa potrafiła się tak postawić w tej trudnej sytuacji, zdobyć na taki wysiłek i się na niego zdobywa do dzisiaj w różnych formach, również organizując pomoc dla Ukrainy. Na przykład przecież szkolenie armii ukraińskiej to jest sprawa, którą robią głównie Europejczycy. Ja muszę powiedzieć, że wiele razy, o czym Marek wie, zgłaszałem różne krytyczne uwagi do Unii Europejskiej i jej różnych organów, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj naprawdę trzeba zupełnie obiektywnie, moim zdaniem, przyznać, że ta Unia Europejska sobie radzi całkiem nieźle. Ja wolę, że ona sobie radzi całkiem nieźle w sytuacji krytycznej, w której potrzeba właśnie mobilizacji, która jest trudna,
niż w takiej sytuacji, kiedy wszystko świetnie idzie. Nie, wtedy były rzeczy, które mnie tam drażniły, irytowały, a dzisiaj w sytuacji krytycznej, próby uważam, że ta Unia Europejska naprawdę się sprawdza i tak mam nadzieję, że Ursula von der Leyen zdaje ewidentnie egzamin przywództwa. Tak, no ona jest lokomotywą polityki ukraińskiej. Mam nadzieję, że z tego wyniknie jakaś nowa taka świadomość pewnej misji i oraz zrozumienie, że ta Unia Europejska jednak potrzebna jest, bo jeżeli ktoś tego nie chce uznać, to warto sobie wyobrazić, jak byśmy wyglądali dzisiaj, gdyby nie było tej Unii Europejskiej. Jak wyglądałaby Ukraina, gdyby nie było tej Unii Europejskiej? No, jest taka też dzisiaj teoria, że te nasze zmagania z COVID-em trochę nas wstrząsnęły nami i przygotowały nas do szybszego zareagowania na wojnę w Ukrainie. Oczywiście nikt tego nie sprawdzi, ale wydaje się, że właśnie te wszystkie i porażki, i poradzenie sobie ze własnymi porażkami bardzo Unię zahartowały i w gruncie rzeczy trudno sobie wyobrazić, żebyśmy sobie poradzili jako świat z tym, co działo się w Ukrainie, bez tego pierwszego etapu, kiedy NATO miało swoje rozterki, a kiedy Unia Europejska jednak finansowała broń, kiedy stworzyła taki fundusz pokojowy, paradoksalnie do tego, żeby finansować broń i zwracać się państwom członkowskim pieniądze za to. To jest Unia sama dowiedziała się o sobie trochę, że nie jest taka niemrawa, jak ją malują. Tak, a tutaj państwo trochę powtarzają różnych stereotypów. Ja zaraz was zapytam za panem Mariuszem Chwalińskim, czy mogą panowie wskazać jakieś sektory gospodarki, w której firmy z Polski miałyby dominującą pozycję względem firm niemieckich i nie spotkałoby się to z przeciwdziałaniem Berlina. To jest życie ciekawe pytanie, natomiast pani Agata Staniek tutaj powiada, że mamy lepsze transportery opancerzone, powtarza ten mit o superarmii i tak dalej. Po pierwsze, pani Agato, transportery opancerzone mamy rzeczywiście dobre, tylko mamy je skandalicznie drogie, także są niekonkurencyjne na rynku, a poza tym konkurencyjne to mogą być na trzech rynkach, bo są kopią po prostu transportery z Finlandii, są licencyjnym transporterem. Ja kiedyś usiłowałem te transportery sprzedać w jednym z krajów, w których pracowałem, no i w pewnym momencie dowiedziałem od producenta tych transporterów, że daj sobie spokój, my ich nie możemy sprzedać, bo mamy zakaz licencjonawcy. Więc te nasze rosomaki to możemy produkować dla siebie i dla paru krajów azjatyckich, gdzie nie mamy blokady, a ceny tych transporterów są takie, że są niekonkurencyjne nawet wobec szwajcarskich piranii czy amerykańskich transporterów. Wobec tego, i jeżeli patrzymy na kwestię uzbrojenia, ja na przykład ze zdziwieniem przejrzałem ostatnie statystyki. Piątym budżetem wojskowym na świecie co do wielkości jest budżet niemiecki. Po Chinach, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji, Indiach, piąty jest niemiecki i mniej więcej równy japoński. My wydajemy dużo mniej na broń, więc Niemcy są wielkim eksporterem broni i tak dalej. Rzeczywiście produkują i mniej, ale nie opowiadajmy bajek, że Niemcy są krajem rozbrojonym i w ogóle produkują tylko widły, bo to jest bajka. Nie, ale produkują, ale Niemcy są krajem rozbrojonym. Są krajem rozbrojonym, który się rozbroił, zgoda. Który teraz próbuje w czasie w miarę krótkim przywrócić, że tak powiem, zdolną do działania armię, zdolną do działania siły zbrojne. To nie wynikało z tego, że Niemcy chciały się poddać Rosji, tylko wynikało z przekonania, które nie było tylko zresztą niemieckim przekonaniem, że po zimnej wojnie nastał czas pokoju, już nikt teraz nie będzie tutaj prowadził żadnych wojen, wszyscy będą chcieli się bogacić. No okazało się, że niektórzy myślą trochę inaczej, to był błąd i Niemcy to niestety późno trochę, ale zrozumieli. Tam jest to pytanie o te polskie marki. To jest bardzo trudna rzecz. Nie da się tego zadekretować. Ani nie jest tak, że Berlin decyduje o tym, jakie marki w jakich przemysłach odnoszą sukces albo nie. Nie wiem, jak to sobie można by wyobrazić, że co Berlin by się nie przeciwstawił. Niemcy zbudowali przemysł
produkujący panele solarne i w ogóle urządzenia do energetyki solarnej. Z takim skutkiem, że Chińczycy to te technologie przejęli, przenieśli do siebie i cała ta branża niemiecka praktycznie zniknęła. No, gdyby Berlin miał takie możliwości, żeby hamować, nie wiem, ekspansję jednego kraju, a promować inną, no to na pewno by nie dopuścił do czegoś takiego, ale ponieważ jest to kraj jednak o stosunkowo wolnym rynku, w którym oczywiście rząd ma pewne uprawnienia, ale nie takie, że decyduje, które firmy co będą sprzedawać. No to gdyby takie uprawnienie miał, to by do tego nie dopuścił. Gdzie Polska może takie produkty swoje promować? Ja znam dobrze jeden przykład, to jest przykład autobusów Solaris, które są praktycznie w każdym niemieckim mieście, są uznanym, bardzo cenionym produktem i to jest autentyczny sukces polskiej rodzinnej firmy, która ma dzisiaj, od razu dodam na przykład, ma dzisiaj inwestora hiszpańskiego, tylko tyle, że to jest inwestor, który wniósł do tej firmy kapitał. I nic więcej. I ma tutaj, nie wiem, dwóch chyba ludzi na miejscu. Jest to dalej polski produkt, polski autobus. Polska myśl techniczna, ta firma hiszpańska, która przejęła Solarisa w sensie kapitałowym, nie miała w tej dziedzinie żadnego doświadczenia, więc niczego tam też nowego nie wniosła. To jest dalej produkt, który stworzyli polscy inżynierowie, którzy polscy pracownicy budują i który odnosi duże sukcesy, nie tylko zresztą w Niemczech, ale właściwie praktycznie w każdym kraju europejskim, a także w niektórych krajach pozaeuropejskich. Tak, a tu padło do ciebie pytanie ze strony pana państwowca, panie Reiterze, a co z pracownikami delegowanymi i zgubiłem to na ekranie, co kwestie pracowników delegowanych i transportowców, jeśli chodzi o Niemców. No bo to był rzeczywiście spór polsko-niemiecki poważny. Tak, nie tylko polsko-niemiecki, bo tutaj bardzo też ważną rolę odegrała Francja. I to jest autentyczny konflikt interesów. Tylko tyle, że polskie firmy, jeżeli w tym konflikcie chcą wygrać, muszą też dbać o swoją reputację i unikać rzeczy, które mogą być przeciwko nim użyte. Znaczy, w krajach zachodniej Europy, do których się też Niemcy zaliczają, jest silne lobby, które dba o interesy pracowników. I nie można wykluczyć, że czasami do tego lobby odwołują się też konkurenci. Okej, ale jeżeli się to wie, to trzeba wiedzieć, jakie są reguły gry i nie dostarczać w bezsensowny sposób argumentów, które potem mogą być użyte przeciwko innym, rzetelnym polskim firmam. Poza tym to spora część z państwa krytykowała, że my tutaj, prawda, dajemy tych tanich pracowników do Niemców. No to kwestia pracowników delegowanych to była kwestia tego, że pracownik jest za tani w rozliczeniu. To był poza tym najmniej ambitny sposób na tworzenie powiązań gospodarczych. To nie jest, to nam na tym nie powinno zależeć, żeby mieć jak najwięcej pracowników delegowanych w Niemczech. Powinno zależeć na tym, żeby taka opcja też była i ona jest. I polskie firmy, na przykład budowlane, kiedy w Niemczech pracują, mają pracowników niemieckich, ale także polskich. I to jest okej, nikt tego nie kwestionuje. Natomiast naszą ambicją powinno być tworzenie produktów tutaj w Polsce i wysyłanie ich do Niemiec i do innych krajów. I to produktów w miarę wysoko przetworzonych, których zresztą trochę i coraz więcej jest już, tylko to, że nie są to tak spektakularne przykłady, bo cały wielki przemysł, który pracuje dla niemieckiego przemysłu samochodowego, to jest przemysł, który nie tylko w Polsce, również w Niemczech, w innych krajach jest w dużej mierze anonimowy. Większość tych firm, które produkują komponenty do samochodów, się nie zna. Są wyjątki. Bosch jest takim jednym z takich nielicznych zupełnie wyjątków. Większość to są firmy, których nazwy nie zna nikt oprócz koncernów samochodowych. Otóż w tej dziedzinie polskie firmy mają bardzo dobrą pozycję i trzeba tylko zadbać o to, żeby teraz jej nie straciły, kiedy się dokonuje ogromna transformacja sektora motoryzacyjnego i przejście na napęd elektryczny. To nie musi być tak, że Polska odpadnie w tym wyścigu, ale to wymaga uwagi, również być może uwagi jakiejś rządu,
który powinien ten proces w Polsce wesprzeć. Ale ja to głównie rynek sam to reguluje. Polskie firmy są elastyczne i łatwo się adaptują do nowych sytuacji. Ja jestem tutaj pod tym względem dosyć optymistyczny. Dwa krótkie przykłady, jeżeli do tego. Ja w czasie swojego pobytu dyplomatycznego w Niemczech zetknąłem się z firmą Komarch w Dreźnie. To jest taki klasyczny przykład polskiego know-how i zatrudniania najlepszych informatyków z Politechniki w Dreźnie. I nasłuchałem się bardzo wielu od Niemców o bardzo wielu przykładach właśnie takich przewag firmy światowej Komarch. Jest kilka takich firm akurat IT, które w Niemczech sobie radziły. Drugie zdanie, które tu chciałbym powiedzieć, to, że powinniśmy również doceniać tę bliskość do centrum europejskiego i takiego kraju jak Niemcy, co jest ważne dla różnych biznesów i nie wiadomo, kiedy to się przyda. Na przykład jak był kryzys finansowy, upadło 300 firm nagle na południu Europy i przemysł meblarski polski mógł wejść w to, bo mógł certyfikaty, będąc w Unii, mógł te certyfikaty za produkty załatwić w ciągu tygodni, a nie 10 lat i to pozwoliło mu, na przykład stolarka okienna i drzwiowa stała się, nie wiem jak jest dzisiaj, ale przez lata to był pierwszy producent w Europie. No i w ogóle przemysł meblarski, też często niewidoczny, jest w Polsce bardzo silny. Oczywiście my cierpimy na to, co mówił Janusz, że nie wie się o tym, ale... No, rzeczywiście nie wypromowaliśmy polskiej marki, ale to jest większy kłopot, słuchajcie. Ale przepraszam, chciałem dokończyć, że nie do pogardzenia jest poprawa lokaty w łańcuchu wartości. Znaczy, jeżeli się przejdzie o jedno, o dwa miejsca wyżej, to już jest duży sukces i to są wymierne korzyści. I Niemcy są takim rzeczywiście przykładem, w którym ten awans się dokonał, no ale też będąc w tej roli dyplomatycznej w Niemczech, nasłuchałem się o różnych pozataryfowych kuglarstwach, które przeszkadzają i tu trzeba się bronić. No, ale żeby się bronić, to trzeba na przykład w Brukseli należeć do koalicji budowania, a nie koalicji psucia, bo będąc w koalicji budowania ma się megafon i miejsce przy stole, które pozwala zabiegać o takie regulacje, które nas obronią, bo jest się przed czym bronić. I kraje, które miały więcej czasu, żeby te kuglarstwa wypracować, rzeczywiście mogą wynajdywać sposoby, żeby nas z rynku, znaczy, żeby nas tam nie dopuszczać, gdzie moglibyśmy to zrobić lepiej. A poza tym sami tą niemiecką wizję marki utrwalamy wielokrotnie. No, w Polsce symbolem luksusu jest Mercedes zawsze, prawda? Mówiło się, że mam taki Mercedes wśród, nie wiem, garnków, okien, czegokolwiek, prawda? A jak to działa na świecie? Otóż w Armenii, pamiętam, musiałem kupić pralkę. Więc poszedłem do sklepu takiego dużego, sprzedającego pralki. No jest jakaś pralka jakiejś kompletnie nieznanej niemieckiej marki. No dobra, w porządku, ale patrzę na pudło od tej pralki. Otóż na tej pralce jest napisane, że Amika Wronki. Po prostu okazało się, potem rozmawiałem tam z rektorami Amiki, że oni na rynek postsowiecki wymyślili sobie niemieckie z nazwy markę, bo to się dużo lepiej sprzedawało, prawda? No, więc obrona własnej marki jest kwestią niesłychanie istotną. Tutaj padło oczywiście sporo pytań o zbrojeniówkę, między innymi o te leopardy. No akurat w wypadku leopardów my je będziemy remontować, ale ja myślę, że musimy dać trochę szansy na odpoczynek naszym... Ojejku, pytań już jest tyle, że to można zwariować. Ogromną część pominęliśmy. Ale to, co ja tylko bym powiedział, to co cieszy, bo ja tutaj jest wiele pytań, i które no,
których jest zawarta pewna teza, zupełnie mi obce, która, ale te wszystkie pytania są dla mnie potwierdzeniem, że sprawy niemieckie to jest, to nie jest jedna ze spraw polskiej polityki zagranicznej. To jest coś, co dotyka nasz bardzo czułych stron naszej duszy. I dlatego są tak skrajne opinie, dlatego te opinie są tak emocjonalne. Gdybyśmy tu rozmawiali o stosunkach polsko-hiszpańskich, no to mielibyśmy różne przykłady udanych wakacji, albo mniej udanych wakacji, opinie na temat win, takich innych. No, jakby stopień emocji byłby dosyć ograniczony i się z każdym innym krajem europejskim. Niemcy to jest jedyny kraj, który budzi takie emocje. Okej, tak jest, historia to uzasadnia, tylko tyle, że emocje mogą być czymś pozytywnym, jeżeli z nich wynika pewien wysiłek. A jeżeli z nich wynikać ma tylko potwierdzenie tego, że jesteśmy w jakiejś beznadziejnej sytuacji, która historycznie po prostu jest zaprogramowana, no to się, wtedy się nic nie da zrobić. W związku z czym ja na koniec jeszcze bym tylko właśnie odniósł się do tego pytania o lekturę. Ja bym polecił książkę, którą tu wymieniłem, czy autora wymieniłem, mianowicie Edmunda Osmańczyka, książkę, która się ukazała w roku 1946. Jakby na gruzach zburzonych polskich miast, która była takim wielkim apelem o to, żeby nie zmarnować szansy, która być może stanie się naszym udziałem po tej wojnie. Na tę szansę myśmy musieli długo czekać, do 1989 roku. Doczekaliśmy się jej i książka nosi tytuł Sprawy Polaków. Gorąco to polecam, ponieważ to jest człowiek, który świetnie znał Niemcy, nie miał na temat Niemiec żadnych złudzeń, miał bardzo taki realistyczny obraz Niemiec, a który potrafił wtedy już, co było wyjątkowo trudne, wznieść się ponad swoje emocje i mówić, opisać o rzeczach, które uważał za ważne dla przyszłości Polski w kontekście stosunków właśnie z Niemcami. Ja bym może też tak klasycznie powrócił do Jana Józefa Lipskiego i jego słynnego eseju Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, bo nie myślałem, że to trzeba będzie jeszcze na nowo czytać. No państwo nam to przypomnieli. Ale to jest może warte przeczytania także dzisiaj, kiedy pojawiają się te pytania i debaty, które myśleliśmy, że mamy już za sobą. Ja kiedyś w jakiejś debacie z kolegami z naszego regionu uczestniczyłem i oni wszyscy narzekali, że są w gorszej sytuacji niż ja, bo ty to masz przynajmniej granicę z Niemcami. Więc ja odradzałem bardzo wspólną granicę z Niemcami, ale oni słusznie powiedzieli, że to skazuje nas na takie wzajemne zainteresowanie. I ja też chciałbym tutaj powiedzieć, że taka trudna historia to może być szansa, to może być przekleństwo, podobnie jak z terenami przygranicznymi, które są zarówno taką wylęgarnią narodowych szowinizmów, ale też są lekcją czy taką, takim miejscem, gdzie powstaje typ człowieka pogranicza. To jest ktoś taki, kto umie się posunąć na ławeczce, bo wie, że tam musi jeszcze usiąść ktoś inny, kto ma inną wiarę, może inne poglądy, ale muszę się z nim jakoś dogadać, więc sam fakt takiego sąsiedztwa, jeżeli nie oddamy to w pacht komuś, kto z tego chce zrobić zły użytek, jest po prostu szansą. Dzięki w takim razie. No już ponad 2 godziny rozmawiamy. Tak czytam Państwa komentarze i ja się obawiam, że powinniśmy częściej na ten temat rozmawiać, bo cały czas nie uciekliśmy z wielu stereotypów. Pan Marcin Chwaliński tutaj tutaj cały czas walczy z tymi Niemiecami, z tym, że nie, całymi działami gospodarki niemieckiej zarządzamy. No, problem polega na tym, że jesteśmy krajem
o dużo mniejszej gospodarce, o ogromnym problemie z generowaniem kapitału. Niemcy wyprzedzali nas tak bardzo ekonomicznie, że i tak ten dystans się bardzo zmniejsza. Natomiast oczywiście no, to jest rzeczywiście gracz wagi ciężkiej w gospodarce i w dużej części nasze inwestycje są inwestycje powstające dzięki kapitałom niemieckim. No okej, okay, no tylko jakie mamy inne wyjście? Polska od XVI wieku nie ma kapitału i polega na kapitałach zagranicznych. Być może, tak jak ktoś tu z Państwa powiedział, nie potrafimy kapitału akumulować. Być może historia nam na to nie pozwoliła i tak dalej, ale rzeczywiście to jest jeden z większych problemów. Poza tym, proszę Państwa, ja myślę, że Państwo w dużej części posługują się takim schematem, który jeszcze był z czasów komunizmu, że Niemcy jako państwo, to w Niemczech nie jest wszystko państwowe, o czym mówił Janusz Reiter. To jest prywatna gospodarka, którą państwo może regulować i często reguluje. Z Niemcami mamy problemy. I tak na koniec pozwólcie, że jeszcze to ci antyniemieccy z kolei, czy niemcokrytyczni nasi widzowie się ucieszą, to ja przywołam, w zeszłym tygodniu w Berliner Zeitung się ukazał taki artykuł redaktora naczelnego skądinąd o staroniemieckim nazwisku Kurjanowicz, w którym autor pisze, że aroganckie spojrzenie na Polaków wcale nie zostało przezwyciężone. Myśląc o Europie, Niemcy mają na myśli brytyjską uprzejmość, francuską sztukę kulinarną, włoski luz, hiszpańską radość z życia, natomiast mówiąc o wschodzie, wpadają w pułapkę dawnych stereotypów, myśląc o podupadłych krajobrazach, szarych miastach, pogrążonych w depresji ludziach. Nie wiem, czy Kurjanowicz ma rację, bo ja takich Niemców nie spotkałem, ale ja myślę, że ci, którzy temu stereotypom podlegają, są raczej czytelnicy Bilda, a nie ludzie, których mieliśmy okazję spotykać na co dzień w pracy. To nie jest tak, że takich ludzi nie ma, to nie jest tak, że tego problemu nie ma i można jeszcze znaleźć tysiąc różnych innych rzeczy, które nam się nie podobają. Tylko tyle, że myślę, że ważniejsze jest, żeby sobie uświadomić to też, o czym właśnie Marek mówił, gdzie, albo to, o czym też obaj właśnie mówiliście, gdzie byliśmy historycznie, gdzie jesteśmy dzisiaj. Otóż ta przepaść między Niemcami a Polską jest historycznym faktem. Ta przepaść nigdy nie była mniejsza niż jest dzisiaj w sensie gospodarczym, cywilizacyjnym. Ona się ma szansę dalej zmniejszać. Ja nie widzę lepszego pomysłu niż właśnie zmniejszanie tej przepaści, co będzie trwało latami. To jest zadanie dla nawet nie jednego, tylko kilku pokoleń. Ale ktoś to zacząć musi, ktoś to zaczął. I mamy w tej dziedzinie akurat spore postępy. Zamiast tego dzisiaj odgrodzić się od Niemców, możemy sobie oczywiście wymyślić lepszego sąsiada, który będzie biedniejszy, który będzie gospodarczo bez pieniędzy. Będzie sobie, nie wiem, kraj, w którym ludzie się wylegują na hamakach i się o nic nie martwią. No ale ja nie bardzo wiem, na czym polegałaby pomoc takiego, czy korzyść z takiego kraju dla Polski. Ja widzę korzyści, które płyną z sąsiedztwa z Niemcami i widzę wyzwania, które to stwarza i wiem, że jeżeli się tym wyzwaniom stawi czoło, to się z tych korzyści nie będzie miał udziału w tych korzyściach. To nie jest łatwe, ale to jest do zrobienia, powiedziałbym. Ja też tak myślę już w takim razie, taka partyjska strzała. Ja pamiętam kiedyś, wiele lat temu, spotkanie z premierem Irlandii, jeszcze Bertie Ahern był premierem Irlandii i tak rozmawiamy o relacjach brytyjsko-irlandzkich i w pewnym momencie Bertie mówi, że najwspanialszą chwilą, jaką w moim politycznym życiu był moment, kiedy okazało się, że więcej gastarbeiterów z Wielkiej Brytanii przyjeżdża do Irlandii niż na odwrót. I skończył to i życzę, żeby wam się tak udało z Niemcami. No już były takie przypadki, tak, gdzie mieliśmy... Na pograniczu Polska się okazuje czasem atrakcyjniejsza. Z Poznania, no w Poznaniu nie można było znaleźć pracowników i trzeba było jechać do północnych Niemiec. Opowiadał mi przedsiębiorca, że tam znalazł tańszą siłę roboczą. Tak. Nie wiem, czy to jest model realny, to był raczej wyjątek, ale pewna tendencja się już pojawiła i na przykład też są takie
obliczenia, że Polska w stosunku do Niemiec przez 30 lat, licząc od 1989 roku, zrobiła identyczny skok, zbliżając się do niemieckich liczb, do niemieckiego poziomu, jak zrobiła to Japonia tylko kilkadziesiąt lat wcześniej. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że te ostatnie 30 parę lat to jest ta skala przyspieszenia i że poza kilkoma krajami azjatyckimi, to tylko właściwie Unia Europejska jest taką maszyną konwergencji. Tak. I to warto sobie czasem uświadomić, bo przecież chyba dobrze ponad 100 krajów próbowało takiego skoku, takiej transformacji przy małych pieniądzach własnych, przy małych oszczędnościach, co jest dla ekonomisty zawsze jakimś takim wskaźnikiem, to się nie da bez jakiegoś zasilenia z zewnątrz zrobić. I to dała Unia Europejska, no i w dużej mierze ta bliskość silnych sąsiadów. Więc to w tym rozrachunku, w tym lamencie zawsze powinno gdzieś być uwzględnione. No, ja nie mam wątpliwości, że ten rachunek jest dla nas niesłychanie pozytywny. Nie mam wątpliwości, że mamy z Niemcami więcej wspólnych interesów niż różnych. Ktoś tam przypomniał na początku tej naszej debaty. Ja, proszę Państwa, bardzo przepraszam, bo nie zapanowałem nad pytaniami. Na wiele pytań nie odpowiedzieliśmy. Może się naszych gości uda jeszcze zaprosić kiedyś, żeby kontynuować tę debatę. Natomiast ogromnie dziękuję za pytania, komentarze i za Państwa obecność. No i musimy pomału kończyć. Sprawa niemiecka, jak wiadomo, jest niesłychanie gorąca. Dziękuję również tym z Państwa, którzy wrzucali informacje dotyczące wyników wyborów pojawiających się w Turcji, bo to jest też szalenie ważny temat. No i ostatnie przeprosiny do naszego gospodarza nieobecnego tutaj, który wrzucił pytanie o globalne południe i już nie zdążyliśmy na nie odpowiedzieć. Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy udanej resztki niedzieli. Do widzenia.